Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić maszynę z palety Missouri ProTeal. W tym wypadku mamy model ProTeal 4T. Chciałbym Wam pokazać, jak poprawnie przygotować tą maszynę do siewu i jak wykonać poprawnie wszystkie jej ustawienia. Jedną z pierwszych czynności, które powinniśmy wykonać, jest poprawne sprzęgnięcie maszyny z traktorem. W tym wypadku mamy do wyboru możliwość podłączenia maszyny zarówno na górny zaczep traktora, jak i dolny. W naszym przypadku maszyna podłączona jest na górny zaczep w traktorze poprzez zaczep oczko FI40. W zależności od konfiguracji traktora mamy możliwość podłączenia do agregatu zaczepu kulowego, zaczepu oczko FI50 czy zaczepu wahadłowego. Konfiguracja i wymiary traktora sprawiły, iż musieliśmy podłączyć go na górny zaczep. Dlaczego? Bardzo ważne jest wypoziomowanie maszyny, wypoziomowanie agregatu w stosunku do ziemi. W tym celu musimy uzyskać poprawną wysokość pomiędzy flanszą dyszla a flanszą ramy głównej. Tutaj powinniśmy mieć poprawnie ustawiony dystans i to są widełki pomiędzy 56 a 58 cm. Jeżeli mamy problem z uzyskaniem tego wymiaru, mamy tutaj możliwość regulacji. Regulacji poprzez odkręcenie śrub, przestawienia flanszy przedłużenia zaczepu wyżej bądź niżej, bądź obrócenia całego dyszla zaczepu o 180 stopni. Maszyna została poprawnie sprzęgnięta z traktorem. Następnym etapem, który powinniśmy wykonać, jest położenie instalacji elektrycznej. W tym wypadku wiązki elektrycznej, która dołączona jest w kompletacji z maszyną. Wiązkę elektryczną podłączamy bezpośrednio do akumulatora traktora. Oznaczenie przewodów czarny, czerwony, czerwony plus, czarny minus. Wiązka zabezpieczona jest bezpiecznikiem 60 A. Dwie klemy mocujemy bezpośrednio do akumulatora, kabel przeciągamy przez traktor, tak aby na tyle traktora znalazła się wtyczka 12 V. Wiązka została podłączona do akumulatora i przeciągnięta przez ramę maszyny. Następnym etapem, który musimy wykonać, jest sprawdzenie napięcia, jakie występuje na wtyczce. Uważajcie, 12 V w naszym agregacie. Wiele traktorów, wiele modeli posiada instalację 24 V. Podłączenie takiego napięcia może doprowadzić do uszkodzenia maszyny. Sprawdzimy teraz napięcie na wtyczce, tak abyśmy byli pewni naszego podłączenia instalacji elektrycznej. Jeżeli mamy problem z długością wiązki zasilającej, na przykład akumulator montowany jest na przodzie traktora i ta wiązka jest za krótka, mamy możliwość podłączenia, przedłużenia wiązki zasilającej. Takie przedłużenie jest w kompletacji z maszyną. Podłączając naszą instalację elektryczną, należy pamiętać o podłączeniu komputera. W tym wypadku musimy posiadać taki oto kabel. Jest to kabel podłączeniowy do komputera. Wtyczka, jeżeli zwrócicie uwagę, trzy rzędy pinów. Jest tylko jedno gniazdo na komputerze, gdzie takie trzy rzędy pinów występują. Druga wtyczka ma dwa rzędy pinów, więc podłączamy. Należy pamiętać, aby dokładnie zamontować tą wtyczkę poprzez poprawne przykręcenie jej do gniazd. Tak, abyśmy nie mieli tutaj zbytniego luzu, abyśmy nie mieli problemów z komunikacją pomiędzy maszyną a komputerem. Tak podłączony przewód montujemy z komputerem w traktorze. My natomiast zamontujemy go sobie tutaj na zewnątrz, tak abyśmy mieli za chwileczkę do niego dostęp. Tak skonfigurowany przewód z komputerem podłączamy do przewodu znajdującego się na ramię maszyny. Okrągła wtyczka, dwie wtyczki łączymy ze sobą. Niektórzy z użytkowników zostawiają maszyny na zewnątrz. Maszyny zimują, wiadomo, warunki atmosferyczne są jakie są. Na wiosnę lub na jesień, gdy próbujemy uruchomić maszynę, mogą pojawić nam się różnego rodzaju informacje, błędy. Błędy z komunikacją. Gdzie jest problem? Gdzie leży ten problem? Problem leży głównie w tej wtyczce. Ta wtyczka jest wodoszczelna, jednak pozostawiona na kilka miesięcy na zewnątrz, no niestety wilgoć dostaje się do środka. Musimy tą wtyczkę rozebrać, osuszyć, wyczyścić, zamontować ponownie. Instalacja elektryczna, podłączenie instalacji elektrycznej jest za nami. Następnym krokiem, który powinniśmy wykonać, to jest podłączenie instalacji hydraulicznej. W tym wypadku mamy dość bogato wyposażony traktor. Traktor ma 5 wyjść hydraulicznych, wolny spływ podłączony oryginalnie, więc możemy zaczynać.
najważniejsze. Aby uniknąć problemów z rozszczelnieniem układu hydraulicznego, żeby nie doprowadzić do zniszczenia chłodnicy oleju. Pierwsze, podłączamy zawsze wolny spływ. Przed podłączeniem naszego gniazda wolnego spływu musimy upewnić się, czy w traktorze gniazdo 3/4 cala jest na pewno powrotem oleju do skrzyni. W tym celu uruchamiamy traktor, wciskamy palcem końcówkę. Jeżeli jest taka możliwość, jeżeli możemy ją wcisnąć, jesteśmy pewni, iż nie występuje tam ciśnienie oleju. Jeżeli nie, jeżeli mamy problem z ciśnięciem, możemy być pewni, iż występuje tam wysokie ciśnienie 200 bar. Podłączenie wolnego spływu do takiego ciśnienia spowoduje uszkodzenie układu hydraulicznego w agregacie. Pierwsze, uszkodzimy chłodnicę, następnie uszkodzimy silnik hydrauliczny. Jak widzicie, mamy tutaj całą paletę kolorów. Wszystkie złącza w różnych barwach. Dlaczego? Podzieliliśmy sobie nasze sekcje, nasze wyjścia hydrauliczne. Wszystkie kolory rozpisane są na czołowej części zbiornika. Jest tutaj taka specjalna naklejka z opisami kolorów, do czego one służą. Dodatkowo na każdym złączu hydraulicznym mamy oznaczenie plus i minus, czyli w jakiej konfiguracji, w jakiej kolejności podajemy zasilanie oleju. Niebieska linia w agregatach Missouri ProTeal służy do podnoszenia i opuszczenia maszyny. Podłączyliśmy naszą niebieską linię, w tym wypadku do pierwszego gniazda. Dlaczego do pierwszego? Podnoszenie, opuszczanie maszyny, podłokietnik, ma umiejscowione przyciski i po prostu jest nam bardzo wygodnie operować tymi przyciskami, podnosząc i opuszczając maszynę. Następna linia, linia koloru czerwonego. Jest to zasilanie układu wentylatora. Podobnie jak w przypadku niebieskiej linii, oznaczenia plus, minus, plus, zasilanie, minus, powrót. Podłączamy i tutaj już według uznania, jak komu pasuje. Ważne tylko, abyśmy mieli funkcję stałego przepływu oleju. Węże hydrauliczne z kolorem zielonym, końcówki koloru zielonego, są to znaczniki. W tym wypadku dysponujemy GPS-em w traktorze, więc nie będziemy ich podłączać. Znaczniki w naszych agregatach są montowane standardowo. Bardzo prosta zasada działania. Podanie ciśnienia w jedną stronę powoduje uruchomienie się znacznika z jednej strony, następnie podanie ciśnienia oleju w drugą stronę, otwieramy znacznik z drugiej strony. Jest to agregat 4-metrowy, więc na transport musimy agregat złożyć. Musimy złożyć ramę głębosza, ramę kół, ramę siewną. Do tego służy nam linia z kolorem żółtym. Tutaj podobnie jak na poprzednich, plus z minusem, aczkolwiek podłączenie tutaj zasilania w tą stronę czy w tą stronę nie powoduje jakiegokolwiek problemu. Po prostu będziemy składać lub rozkładać w odwrotnej kolejności. Ostatnim wężem hydraulicznym, który nam został, to jest wąż z kolorem fioletowym. Jest to zasilanie na cylindry, które występują na ramie głębosza i cylindry dociskowe występujące na ramie wysiewającej. Tutaj jest pojedyncza linia, tylko podajemy zasilanie, ponieważ powrót oleju powiązany jest z wolnym spływem. Ostatnia para węży hydraulicznych koloru czarnego odpowiada za regulację głębokości dysków przednich. Mamy możliwość tutaj korygowania głębokości podczas pracy. Bezpośrednio podłączamy do wyjścia hydraulicznego z traktora. Każdorazowe podanie ciśnienia powoduje nam zwiększenie głębokości lub zmniejszenie. Pamiętajcie, aby zachować czystość gniazd i złączy hydraulicznych, tak abyśmy zapobiegli problemom na traktorze czy też na agregacie. Wszystkie pary złączy hydraulicznych mamy podłączone. Zostaje nam tylko poprawne ustawienie przepływów na każdym z wyjść hydraulicznych. Może tutaj taka mała zajawka do tego ustawienia będziemy dokonywali siedząc w traktorze, ale jak już tutaj jesteśmy na miejscu, wspomnimy tylko, iż niebieska linia, czyli podnoszenie opuszczenia agregatu, tutaj możemy sobie przepływ oleju ustawić maksymalny, tak abyśmy mieli maksymalną szybkość podnoszenia i opuszczenia maszyny. Linia żółta, czyli składanie, rozkładanie maszyny. Tutaj ustawiamy delikatny przepływ oleju, tak żebyśmy nie mieli bardzo gwałtownego rozkładania i składania maszyny, tak żebyśmy też czuli się bezpiecznie i żebyśmy nie uszkodzili żadnych elementów maszyny.
czerwona linia, czyli linia zasilająca wentylator. Tutaj wskazane jest, aby przepływ oleju był na poziomie 22 litrów na minutę. Linia fioletowa, czyli ciśnienie na siłownikach zabezpieczających przedniego głębosza i siłownikach dociskających na ramie siewnej. Tutaj wymagane jest, aby przepływ był minimum 3 litry na minutę, maksymalnie 5 litrów na minutę. Czarna linia, linia regulacji głębokości dysków frontowych. Tutaj w zależności od tego, jaką chcemy mieć szybkość działania, możemy ustawić w zależności od wydajności pompy od 50% do 100% przepływu oleju. Hydraulika podłączona, zasilanie podłączone, czas na uruchomienie komputera. W tym celu z boku, z lewej strony ekranu mamy przycisk. Wciskamy. Komputer się uruchamia, potrzebujemy na to kilkunastu sekund. W tym czasie możemy sobie tutaj zobaczyć, pod tą gumową osłoną kryje się gniazdo USB. Gniazdo wykorzystujemy głównie do aktualizacji oprogramowania. Oprogramowanie jest umieszczone na pendrive'ie. Pendrive umieszczamy w gnieździe, włączamy komputer, wyłączamy automatycznie. Komputer wykrywa nasze oprogramowanie na pendrive'a. Aktualizacja jest bardzo prosta. Należy postępować krok po kroku według instrukcji zamieszczonej razem z oprogramowaniem. OK. Komputer włączony. Co mamy na ekranie startowym? Na ekranie startowym mamy pierwsze okienko. Jest to dostęp do menu agregatu. Drugie okienko, jeżeli dysponujemy kartami pola i będziemy używali funkcję zmiennego wysiewu, możemy ustawić wszystkie ustawienia właśnie w tym okienku. Dodatkowo dwie kamery. W komputerze mamy dwa wyjścia. Możemy bezpośrednio do komputera podłączyć dwie kamery zewnętrzne. Ustawienia ekranu. W ustawieniach możemy zmienić czas, datę, język. Pendrive. Jeżeli mamy, pracujemy z GPS-em, możemy zapisywać sobie dowolne prace. Ikona anteny, ikona anteny jakiejś satelity, ustawienia portu GPS. A więc pierwsze okienko, ustawienia agregatu. Pojawiło nam się główne menu, menu robocze. Co w tym menu? Dwie rolki na samym wierzchu, na samej górze. Rolka seed, rolka fert. Rolka seed, ziarno, fert, fertilizer, czyli nawóz. Jak widzicie, dwie rolki są w kolorze czerwonym, pod nimi jest napisane off, rolki są wyłączone. Jak je włączyć? Bardzo prosto, klikamy dwa razy, rolka zmieniła swój kolor na zielony. Dwa razy, druga rolka też włączona. OK. Jak widzicie, jedna z rolek podświetlona jest troszeczkę na niebiesko. Gdy dotknę pierwszą z rolek, w tym momencie ona jest podświetlona. Dlaczego? Jest to informacja dla nas, że rolka w tym momencie jest aktywna i możemy zmienić dawkę wysiewu. Jak to zrobić? Z prawej strony przycisk set. Pojawia nam się kalkulator. Z kalkulatora wybieramy dawkę. Ja sobie tutaj wpisałem 120 kg. OK. Informacja o maksymalnej prędkości, z którą możemy się poruszać podczas pracy. W tym wypadku jest to 22,7 km na godzinę. OK. Ustawiliśmy zboże. Nawóz. Przyciskamy raz. Mamy kwadracik z ikoną rolki podświetlony na niebiesko. Set. Ustawiamy 80 kg. Maksymalna prędkość, podobnie jak ze zbożem, 22,7. Ta prędkość i tak będzie skorygowana w momencie, gdy zrobimy poprawnie próbę kręconą. OK, ustawiliśmy dawki wysiewu. Tutaj po prawej stronie, jak widzicie, u góry mamy jeszcze dwie ikony. 5% do góry, 5% na dół, czyli podczas pracy możemy sobie bardzo szybko zmieniać. Nie musimy klikać tutaj na naszą rolkę. Możemy to zrobić bardzo szybko, klikając plus 5, minus 5. Możemy sobie dodawać lub odejmować, zmniejszać normy. Aby bardzo szybko powrócić do pierwotnie zadanej normy, wciskamy przycisk kółeczka
automatycznie jesteśmy z powrotem w ustawieniach początkowych. U góry mamy X-y, czerwone X-y. Co to jest za informacja? To jest taka informacja, iż maszyna jest niegotowa do pracy, a mianowicie rama głębosza jest podniesiona do góry. Jeżeli spojrzycie tutaj na agregat, mamy wyłącznik krańcowy umieszczony na ramie głównej. Jeden jest z prawej strony, drugi jest z lewej strony. I właśnie ten z lewej strony odpowiada za start-stop maszyny. W momencie, gdy rama przedniego głębosza uniesiona jest do góry, wciska nam wyłącznik krańcowy, automatycznie mamy sygnał stop. W momencie opuszczania ramy głębosza w ziemię, wyłącznik krańcowy uwalnia się i w tym momencie mamy sygnał startu. My sobie tutaj tak to zasymulujemy z ręki. Na polu postaram się pokazać, jak to działa w praktyce. W tym momencie na ekranie mamy zielone kłoski. Jest to informacja, iż maszyna jest gotowa do pracy. Kolejną z informacji ukazaną na tym ekranie jest informacja o obrotach, o prędkości wentylatora, prędkości traktora, hektarach. W lewym górnym okienku mamy obrazek ilustrujący nam traktor. Do czego to służy? Agregat Mizuri ProTill jest wyposażony w funkcję Prestart. Ta funkcja Prestart ma możliwość, może być uruchamiana automatycznie lub ręcznie. Co to jest za funkcja, do czego ona służy? No jak spojrzycie na budowę agregatu, odległość pomiędzy aparatem wysiewającym ziarno, a ostatnią rodlicą wysiewającą jest dosyć duża. Tak? Tutaj w naszym wypadku jest to 4,5 metra. Chcemy zapobiec, aby nie było takiej sytuacji podczas wjazdu w pole, zaczynając siać, mamy mniej ziarna, później po kilkunastu metrach ta sytuacja się stabilizuje, wysiew jest równomierny. Tutaj ta funkcja Prestart, otrzymując sygnał startu, sygnał z wyłącznika krańcowego umieszczonego na ramie głębosza, automatycznie uruchamia rolkę wysiewającą z zwiększoną prędkością, tak aby ziarno natychmiast pojawiło się z tyłu na redlicach wysiewających. Przechodzimy do następnego okienka, wciskając ikonę kółeczka, jesteśmy na oknie numer 2. Z tego okienka wykorzystujemy tylko ilustrację wentylatora i ikonę wentylatora. W tym momencie ikona wentylatora jest na czerwono. Wentylator jest unieruchomiony, jest wyłączony z systemu. Aby wentylator uruchomić, wciskamy ikonę wentylatora, zmieniliśmy kolor na zielony. Wentylator włączony w systemie. W zależności od tego, co wysiewamy, w jakiej normie musimy mieć pewną regulację obrotów wentylatora. W naszym agregacie, w agregacie Mizuri ProTill, ta regulacja jest bardzo prosta. Chcąc zmienić prędkość obrotową silnika hydraulicznego i zarazem wentylatora, klikamy sobie palcem na ikonę wentylatora, automatycznie pojawia nam się kalkulator. Na tym kalkulatorze możemy sobie wpisać wartość prędkości, jaką chcemy uzyskać. Ja sobie tutaj wpiszę 2500 obrotów na minutę. Kalkulator automatycznie zmienił zadaną prędkość. Na dole jest zero, wentylator nam się nie kręcił, nie mamy przepływu oleju, ale prędkość wentylatora będzie automatycznie skorygowana do tej wartości 2500. Jeżeli chcemy zwiększyć, klikamy symbol wentylatora, zwiększamy do 3500 obrotów. Automatycznie kilkanaście sekund ta prędkość będzie wynosiła 3500 obrotów. Następne okienko, okienko numer 3. To są nasze przepracowane hektary. I tutaj mamy trzy liczniki dzienne, trzy liczniki w pełni kasowalne. Możemy je sobie wykorzystywać w zależności od jak chcemy. Czyli na przykład jedno pole, drugie pole, trzecie pole możemy sobie zapisywać tutaj. I te liczniki są kasowalne poprzez naciśnięcie przycisku reset dwukrotnie. Tak? Co na tym naszym liczniku hektarów jest? Jakie informacje mamy?
Mamy informacje o obsianych hektarach, zarówno dla jednego pierwszego produktu, w tym wypadku ziarna, i drugiego produktu, w tym wypadku nawozu. I kilogramy. Kilogramy wysianego ziarna, kilogramy wysianego nawozu. Ikona Grand Total, czyli licznik ogólny, licznik niekasowalny. Tutaj są szczytywane wszystkie informacje z obsianego areału. Okienko numer 4. Informacja o stanie, o aktywności czujników przepływu ziarna. Na naszym agregacie, na głowicy wysiewającej, jest umieszczone 11 czujników przepływu ziarna. Te czujniki są też w standardzie, występują na każdej jednej maszynie Missouri Pro Till. Jak widzicie, w tym momencie czujniki kontroli przepływu ziarna są w kolorze czerwonym, czyli to jest informacja dla nas, iż ziarno nie przemieszcza się z głowicy wysiewającej do redlic wysiewających. Jeżeli mamy przepływ ziarna, te kółeczka zmieniają kolor na zielony. Jeżeli coś jest nie tak, jeżeli któryś z czujników nie pracuje poprawnie, automatycznie zmienia kolor na czarny. Bardzo ważną funkcją jest funkcja kalibracji tych czujników, taka żebyśmy mieli pewność, że te czujniki dobrze pracują, że w momencie, gdy nastąpi zablokowanie się węża pneumatycznego, będziemy mieli tą informację, że coś jest nie tak. Musimy dokonać kalibracji, musimy te czujniki skalibrować, a więc jeżeli już wszystko mamy ustawione na maszynie, zaczynamy pracę, przejeżdżamy około 20-30 metrów, wiedząc, że wszystkie funkcje na maszynie działają poprawnie, wchodzimy na stronę numer 4, wciskamy przycisk wagi. Ten przycisk wagi przez 4 sekundy będzie koloru brązowego. W tym czasie czujniki przepływu ziarna się kalibrują. Bardzo ważna funkcja, jeżeli przechodzimy na przykład z wysiewu zbóż drobnonasiennych, takich jak rzepak, na grubonasienne, pszenica, kukurydza, coś takiego. Musimy tą kalibrację wykonać, tak żeby te czujniki poprawnie działały. Tutaj w naszym agregacie system kontroli przepływu ziarna jest standardowy. Natomiast możemy doposażyć jeszcze każdy jeden z naszych agregatów w system kontroli przepływu nawozu. Na czym to polega? Uzbrajamy agregat w dodatkowy moduł, który będzie łączył nasze czujniki, dodatkowe czujniki dołożone do głowicy nawozowej. Konfigurujemy to w systemie, układ pracuje. Następna strona. Jest to strona ustawień serwisowych, ale też po części strona dla operatora. Co tu na tej stronie mamy? Ikonka rolki wysiewającej. Dla mnie z punktu widzenia serwisanta jest to jedna z najbardziej istotnych informacji, ponieważ wielu ludzi dzwoni, wielu ludzi ma pytanie, czy on zrobił dobrze tą kalibrację, czy nie, czy maszyna popracuje poprawnie. Tak, widzicie, pojawiły nam się dwie rolki. Tak? Ja sobie tutaj podświetlę na niebiesko rolkę seed, czyli nasze ziarno. Na dole jest napisane cal factor. Co to oznacza? Jest informacja 0,182 kg na obrót. Co to jest za informacja cal factor? Jest to bardzo ważna informacja. Mianowicie, każda z rolek wysiewających, w naszym przypadku mamy 4 rodzaje rolek wysiewających. Jest ta rolka wysiewająca z otworami o średnicy 20 mm. Rolka wysiewająca o średnicy 24 mm. Rolka do wysiewu małych ilości, od 0 do 8 kg, na przykład rzepak, gorczyca. I rolka o zwiększonym wysiewie, o zwiększonej normie wysiewu. Ta rolka potrafi nam wysiać 300 kg zarówno ziarna, jak i nawozu. Ale wracając do tego cal factor, co to jest za informacja? Jest to informacja, ile gram zboża lub nawozu jest w rolce na jeden jej pełny obrót. Tak? Czyli my mniej więcej wiemy, jaka jest pojemność tej rolki i ile gram nawozu czy ziarna
jest w niej umieszczone. Jest to wszystko opisane w instrukcji obsługi. Oczywiście nawóz jest różny, jest nawóz taki, tak samo zboże, ziarno, masa 1000 ziaren jest taka, taka, ale znamy jego przybliżoną wartość, plus, minus, tak, aby po naszym wykonaniu próby kręconej można było sobie wejść tutaj i zobaczyć, stwierdzić, czy jest ok, czy nie. A więc Cal Factor, ile gram nawozu bądź ziarna umieszczone jest w rolce na jeden pełny obrót. Ten współczynnik jest zapisywany tutaj automatycznie w momencie, gdy wykonujemy kalibrację, tak zwaną próbę kręconą. On zapisuje się tutaj automatycznie. My tutaj tylko mamy wgląd, możemy poprawnie możemy sprawdzić, czy ta kalibracja, ta próba kręcona została poprawnie wykonana. Następna ikonka traktora z siewnikiem, tak, ustawienia dotyczące prędkości maszyny, forward speed, prędkość do przodu, klikamy i co tutaj mamy za informacje? Speed Shores, to są już takie ustawienia bardziej zaawansowane dla serwisantów. Źródło prędkości, w tym wypadku antena GPS zamontowana na przodzie zbiornika, na przedniej części. Podłączona jest do modułu, moduł nazywa się w tym wypadku Combi Bridge. Możemy sobie zasymulować prędkość, możemy sobie sprawdzić działania agregatu, na przykład w garażu, czy na jakiejś hali, tak jak my tutaj dzisiaj jesteśmy. Możemy sobie uruchomić, aktywować funkcję prędkości symulowanej. W tym wypadku jest ona wyłączona. Ja sobie tutaj najechałem paluszkiem na punkt numer 3 i po prostu strzałeczkami lewo-prawo mogę sobie tą prędkość, tą symulowaną prędkość aktywować. Jeżeli tutaj wrócimy się do menu głównego, automatycznie widzicie symulowana prędkość 10 na godzinę. To jest bardzo fajna, przydatna funkcja podczas przeglądów zimowych maszyny, gdzie nie musimy wyjeżdżać na ulicę maszyną. Możemy sobie na przykład aktywować start. Sygnał startu, aktywujemy symulację prędkości i sprawdzamy, jak kręcą się silniki, czy rolki się prawidłowo kręcą, czy nic tam nam nie obciera. Kolejną z funkcji, która nas interesuje w tym momencie z poziomu użytkownika, operatora, jest to pozycja numer 5, prestart. Tak jak wcześniej wspomniałem, mamy tu możliwość uruchomienia tej funkcji automatycznie lub ręcznie, manualnie. Funkcja 5. W tym wypadku jest ustawiona manualnie. Klikamy paluszkiem na piąteczkę, podświetliło nam się na kolorze czarnym i markerem lewo-prawo zmieniamy auto. Czyli w momencie opuszczenia siewnika ziemię, rolka automatycznie wystartuje i przez pierwsze 5 sekund będzie się kręciła z zwiększoną prędkością, tak aby ziarno automatycznie znalazło się z tyłu na redlicach wysiewających. Ścieżki technologiczne. Dla nas najważniejszą informacją, jaką musimy znać, to szerokość opryskiwacza występującego w danym gospodarstwie. Tutaj w gospodarstwie pracuje opryskiwacz 36 metrów, szerokość agregatu jest nam znana 4 metry, 36 podzielone przez 4 daje nam 9 i to 9 musimy wpisać sobie pod jedyneczką Target Boat. 9, czyli co 9 przejazdów będziemy automatycznie robili ścieżki technologiczne. Do wyboru symetrycznie, asymetrycznie, wszystkie funkcje znane. Dodatkowo mamy tutaj punkt 4, Motor Speed Reduction, czyli automatyczne zmniejszenie prędkości silnika rolki wysiewającej. Bardzo fajna funkcja bardzo przydatna. W momencie, gdy mamy włączone zawory ścieżek technologicznych, norma wysiewu jest pomniejszona o właśnie te dwa rzędy, gdzie są nasze zawory ścieżek technologicznych. Czyli sobie wchodzimy w punkt 4, w ustawieniach odznaczamy, już mamy w naszym wypadku 11 rzędów, 11 wyjść z głowicy wysiewającej i dwa zawory ścieżek technologicznych.
początek, czyli w momencie, gdy zawory ścieżek technologicznych są włączone, gdy te ścieżki robimy, norma wysiewu, ilość wysiewu zostaje pomniejszona o 18%. OK, escape. Jeżeli spojrzycie, wracając do pierwszego okna, automatycznie zamiast informacji o przepracowanych hektarach, pojawiła nam się informacja o ścieżkach technologicznych. Mamy dwa koła, to są koła jakby traktora lub opryskiwacza. No i dwie cyfry, cyfra 1 i cyfra 9. Cyfra 1, ta u góry, jest to informacja, na którym aktualnie rzędzie przejeździe się znajdujemy. Jak to wygląda z punktu technicznego? Każdorazowe podniesienie i opuszczenie ramy siewnika to jest informacja, zaczynamy nowy przejazd. Czyli podnosimy, opuszczamy, nowy przejazd. Dziewiątka, informacja, co ile przejazdów będzie wykonywana ścieżka technologiczna, w tym wypadku 9. Pola są różne, na polach występują jakieś przeszkody, słupy energetyczne, czy jakieś błotka, które trzeba obrobić, musimy wielokrotnie podnieść, opuścić agregat na dół. W tym momencie możemy funkcję zablokować. Widzicie przekreślone dwie strzałeczki, funkcja zablokowana. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że zapomnimy o tym, zapomnimy zablokować, będziemy obrabiali słup energetyczny lub jakieś błotko, tak, kilkanaście razy, podniesiemy, opuścimy ten agregat, nabije nam tych ścieżek, możemy w każdej chwili z ręki wrócić do tej wartości, na której się zatrzymaliśmy, zaczynaliśmy obrabiać tą przeszkodę. Wracamy do naszych ustawień. To były nasze ścieżki technologiczne. Następne okienko, dzwoneczek. Dzwoneczek, informacja o wszystkich alarmach, tak? Więc co możemy sobie tutaj ustawić? Minimalną prędkość wentylatora. Tutaj w standardowych ustawieniach jest wpisane 0. Taka wartość jest niedopuszczalna. Dlaczego? Podczas jazdy, na przykład podczas transportu maszyny, przez chwilę nieuwagi, przez zapóźnienie, możemy leciutko opuścić ramę przedniego głębosza na dół. Będziemy mieli informację start z agregatu, z maszyny. Prędkość jest, informacja start z maszyny jest. Rolka wysiewająca, zarówno zbożowa, jak i nawozowa, zacznie się kręcić. To bez strumienia powietrza odbierającego materiał doprowadzi do zapchania aparatu wysiewającego. Dlatego tutaj musimy wpisać jakąś wartość. Ja z reguły wpisuję tutaj 1500 obrotów. Przy niższej prędkości wentylatora z reguły nic nie siejemy, tak? Standardowo w programie są umieszczone dwa wentylatory, wentylator pierwszy, wentylator drugi. Program jest ogólnego zastosowania dla całej palety naszych siewników, naszych agregatów, więc tutaj mamy 4-metrowy agregat, mamy jeden wentylator, dla 6-metrowego musimy ustawić podobnie tą wartość 1500. Następny punkt 2, maksymalna prędkość wentylatora i to jest 4500 obrotów. Maksymalna prędkość zalecana przez producenta. 4500 obrotów, naprawdę bardzo duży strumień powietrza, 300 kg zboża, 300 kg nawozu, w zupełności sobie poradzimy. Piątka, metering unit. Jak widzicie, w agregacie umieszczone są czujniki poziomu ziarna i poziomu nawozu. Te czujniki możemy aktywować bądź zdeaktywować. I tutaj jest ikona z symbolem level, zarówno dla pierwszego aparatu wysiewającego i dla drugiego aparatu wysiewającego. My sobie tutaj tą funkcję aktywowaliśmy. Na razie ćwiczymy na sucho, więc żebyśmy nie otrzymywali komunikatów o pustym zbiorniku, my tą funkcję sobie wyłączymy. Pre-level istnieje. Taka opcja, iż możemy doposażyć agregat, każdy jeden agregat, w dodatkowy czujnik poziomu i ten czujnik umieszczony jest w klapie czołowej aparatu wysiewającego.
dokładnie w tym miejscu. Do czego on służy? Mamy różne nawozy. Niektóre nawozy są sypkie, niektóre nawozy są zbrylone. Aby zapobiec takiej sytuacji, iż nastąpi jakieś tam zawieszenie się nawozu bądź zboża w aparacie wysiewającym. Jeżeli wytworzy się nam tutaj szczelina powietrza, czujnik nie wykryje materiału wysiewającego, automatycznie otrzymujemy alarm w komputerze. Ostatnią z pozycji jest motor inhibited. Co to jest za funkcja? Już mówię, ta funkcja pojawiła się dosyć niedawno. Występuje po update'cie oprogramowania. Będziemy mieli automatycznie na każdym jednym komputerze, na każdym jednym agregacie. Podczas wysiewu jednego produktu, na przykład ziarna, wyłączamy rolkę nawozową. Po kilkunastu sekundach komputer informuje nas po prostu, że rolka nie pracuje. Ta informacja niekiedy przeszkadza, tak? My musimy być skoncentrowani na innych informacjach z komputera. Nie mamy czasu na kasowanie alarmów, tak? Czyli jeżeli mamy którąś z rolek wyłączoną, świadomie, w alarmach pod punktem numer 5 włączamy funkcję motor inhibited, tak? Czyli świadome wyłączenie alarmu dla wyłączonej rolki wysiewającej zarówno nawóz, jak i zboże. Następnym punktem to są ustawienia serwisowe, ustawienia parametrów maszyny, takich jak szerokość na przykład. Więc channel setup. Co tutaj mamy? Mamy tutaj z lewej strony cztery rolki wysiewające. Każdy jeden z agregatów Missouri Pro Teal możemy wyposażyć w cztery rolki wysiewające, czyli cztery aparaty wysiewające. W tym momencie mamy dwa, jest to nawóz i jest to zboże. Dodatkowo możemy adoptować do tej maszyny wysiewacze, rozsiewacze poplonu, mikrogranulatu, wszystkiego. Możemy sparować to z naszym agregatem. My na prezentowanej maszynie używamy dwóch rolek i na tym się teraz skupimy. Co my tutaj mamy? Rolka numer 1, czyli rolka zbożowa. W użyciu tak, szerokość maszyny 4 metry. Jeżeli jest to 3-metrowa maszyna, musimy wpisać 3 metry. Produkt, seed, ziarno. Możemy sobie tutaj edytować tą nazwę, możemy wpisywać cokolwiek chcemy. Escape. Moduł typ MCM, czyli wszystkie dane z silnika elektrycznego napędzającego rolkę zbożową są dostarczane do modułu MCM. OK. Rolka numer 2. W użyciu. Tak, szerokość maszyny 4 metry. Produkt fertilizer, nawóz oczywiście. I rolka nawozowa podłączona do modułu MCM. Trzy pozostałe rolki są nieaktywowane, są wyłączone. Escape. Metering unit setup. Tutaj podobnie, cztery rolki. O co tutaj chodzi? Każdy z aparatów wysiewających, każdy z silników, rolek wysiewających musimy skonfigurować, podając do komputera odpowiednie informacje. Tak? Shaft 1. Na czujniku, na silniku nawozowym, zbożowym umieszczony jest czujnik kontroli obrotów. Czyli w momencie, gdy na przykład popsuje nam się sprzęgiełko, bądź jakaś grupa, bryła nawozu zablokuje rolkę wysiewającą, uszkodzi nam sprzęgiełko, automatycznie mamy informację, iż aparat ten nie pracuje. Silnik się kręci, ale sam aparat nie. Mamy tutaj informację. Mamy 8 PPR. Co to jest? Każdy czujnik współpracuje z kółeczkiem. Na kółeczku umiejscowione są trzy magnesy. Te trzy magnesy to są trzy impulsy. Tak? Czyli tutaj jest błędnie wprowadzona wartość. Musimy skorygować ją na 3. Tak? Czyli aby ta kontrola poprawnie działała, musimy ten parametr ustawić na 3.
Shaft 2 w tym wypadku. Nie mamy tej funkcji, możemy dodatkowo jeszcze jeden czujnik dołożyć, jesteśmy na to przygotowani. Numer 4, Prim Switch. Tutaj możemy skonfigurować przycisk kalibracji, czyli podczas kalibracji rolka wysiewająca będzie się kręciła tylko i wyłącznie wtedy, gdy będziemy naciskali przycisk. Bądź skonfigurować go w tej formie, iż wciskając raz, aktywujemy rolkę wysiewającą, wciskając dwukrotnie, wyłączamy. Następna informacja odnośnie przekładni umieszczonej na silniku elektrycznym. W tym wypadku przekładnia jest to przekładnia 30:1 i informacja na temat enkodera. Enkoder 100 impulsów. Dla drugiej rolki wszystkie ustawienia są identyczne. Następną funkcję, którą możemy ustawiać z poziomu operatora, jest to funkcja TL Module Setup numer 4. I tutaj zawarte są informacje odnośnie pracy wentylatora. Wentylator ma zamontowany czujnik mierzący prędkość. Na korpusie, na turbinie wentylatora są dwa otwory, więc na jeden otwór mamy dwa impulsy i tak też tutaj mamy wpisane. W agregacie 6-metrowym będziemy musieli wpisać pod pozycją fan 2 również tą informację. Escape. Następnie ikona komputera, czyli to jest ikona, na której możemy wykonywać diagnostykę naszego agregatu. Numer 1 instrument, czyli informacja na temat poziomu zasilania dostarczonego z traktora. W tym momencie jest to 12 V. Metering unit, czyli nasza jednostka wysiewająca, zarówno zboże, jak i nawóz. Jedyneczka zboże, dwójeczka nawóz. Wróćmy do jedynki. Wszystkie sygnały dostarczone z wszystkich czujników będących na maszynie w obrębie aparatu wysiewającego, zbożowego. Wszystkie sygnały otrzymane z tych czujników możemy sprawdzić w tym oto okienku. Czyli na przykład jest impuls, nie ma impulsu. W momencie, gdy czujnik dotyka magnesu lub nie dotyka magnesu, następuje zwarcie lub otwarcie kontaktu. Tramline modul. Tutaj możemy sprawdzić, czy poprawnie działa czujnik obrotów wentylatora, czy poprawnie działają zawory zamykania ścieżek technologicznych, czy poprawnie działają czujniki poziomu ziarna i nawozu, czy poprawnie działa nasza antena GPS. Numer 6. Informacja o oprogramowaniu. Często zadajecie pytania, jaka wersja oprogramowania jest na moim agregacie. Bardzo proste, wszystkie dane zawarte są w tym oto okienku. Najważniejszą rzeczą jest poprawnie wykonać próbę kręconą, tak zwaną kalibrację rolki zbożowej i rolki nawozowej, tak abyśmy normę zadaną w komputerze wysiali na polu. W tym wypadku musimy sprawdzić aparat wysiewający, zarówno nawozowy, jak i zbożowy. Na czym polega kontrola aparatu wysiewającego? Tak jak widzicie, otworzyłem płytę czołową, mam idealny, doskonały dostęp do rolki wysiewającej i do gum zgarynających. O co tutaj chodzi? Rolka wysiewająca, a na niej dwie gumy zgarynające. Jedna umieszczona z dołu, druga umieszczona z góry. Aby uzyskać poprawną ilość wysiewanego materiału, ta roguma, jak i ta guma na dole, musi mieć kontakt z rolką wysiewającą, tak aby cały czas zgarynać nadmiar materiału wysiewającego. Te gumy systematycznie wymieniamy co sezon. Czyli jeżeli przechodzimy z siewów wiosennych na jesienne, wymieniamy te gumy zawsze na nowe. Wiadomo, jest to tylko guma, która z biegiem czasu się odkształca, powstaje
drobna szczelina, gdzie będzie nam się przedostawał materiał siewny. Bardzo ważne przy siewie rzepaku, malutkie ziarka, bardzo dobry kontakt. Jeżeli nie utrzymamy tutaj kontaktu, ziarenka będą przedostawały się w drugą stronę i nigdy nie otrzymamy poprawnej normy wysiewu. Aby wymienić taką gumę, otwieramy aparat wysiewający, rozkręcamy dwie śruby umieszczone na dole, wyjmujemy gumę, usadawiamy nową, zakręcamy śruby ponownie. Tą samą czynność wykonujemy dla górnej gumy zgarynającej. Bardzo ważne, kontrolujcie stan tych gum. Chcąc uzyskać bardzo dobrą normę wysiewu, te gumy muszą być naprawdę w bardzo dobrej kondycji. Następną rzeczą, którą musimy skontrolować, są to łożyska wałka rotora i wałka podtrzymującego rolkę wysiewającą. Po kontroli gum zgarynających, po kontroli rolki wysiewającej, gdzie też jesteśmy pewni, że wszystkie otwory są czyste, żaden nie jest zapchany pozostałościami po zaprawie czy resztkami ziarna, przechodzimy do kontroli łożysk. Łożysk umiejscowionych w korpusie aparatu wysiewającego. W aparacie wysiewającym nawozowym mamy dwa wałki. Jeden wałek przedni czołowy jest to rotor rozbijający wszelkiego rodzaju grupy. Drugi wałek napędzający rolkę wysiewającą. Jak widzicie, te łożyska są z tworzywa sztucznego, specjalnego tworzywa sztucznego z kulkami szklanymi. Wiele osób pyta, dlaczego nie łożyska zakryte, dlaczego nie łożyska metalowe. Aparat nawozowy pracuje w dosyć ciężkich warunkach. Często nawóz jest bardzo pylisty, jest duże zapylenie. Pracujemy także w kurzu. Ten kurz dostaje się naprawdę wszędzie. I łożysko zakryte no, nie jest w 100% szczelne. Przeprowadzaliśmy różnego rodzaju doświadczenia. Kilkanaście hektarów to łożysko się zatrzymywało, dlatego postanowiliśmy jednak trzymać się tych łożysk ze specjalnego tworzywa sztucznego z tymi fajnymi kuleczkami. Codzienna obsługa każdego ranka. Przedmuchujemy łożysko z kurzu, z pyłu, wydmuchujemy bieżnię tego łożyska. Pracujemy naprawdę cały dzień bez obsługi. Jeżeli chodzi o aparat nawozowy, bardzo ważną rzeczą też sprawdzenie jest drożności dyszy dostarczającej powietrze. Ja tutaj sobie zdejmę rurę doprowadzającą strumień powietrza do aparatu wysiewającego. Jeżeli sobie tutaj wsadzicie rączkę tutaj w ten otwór, będziecie widzieli, że mamy tutaj taki kołnierz. I też każdego ranka musimy ten kołnierz kontrolować, czyścić. Dlaczego? Strumień powietrza, ciepłego powietrza, jest to strumień z jakąś ilością wilgoci. Ta wilgoć w połączeniu z pyłem nawozowym potrafi zrobić tutaj taki kołnierz, taki nalot, który będzie systematycznie się zwiększał i zablokuje nam po czasie tutaj ten otwór doprowadzający powietrze. Bardzo ważna rzecz, jeżeli chcemy mieć maksymalny strumień powietrza, ten otwór musi być czysty. Nie musimy tego robić codziennie, możemy to robić co kilka dni. Ważne, żebyśmy o tym pamiętali, żeby tutaj była drożność. Co do samej wymiany rolki, bardzo prosta. Odkręcamy cztery nakrętki, zdejmujemy flanszę. W każdej z rolek wysiewających jest miejsce, jest otwór na śrubę blokującą. Wykręcamy tą śrubę. Do tej czynności potrzebujemy imbusa piątki. Wykręcamy śrubę. Mając wcześniej zdjęty korpus, wyciągamy rolkę, zmieniamy na inną. Skręcamy wszystko. Możemy zamykać aparat wysiewający. A więc aparat sprawdzony. Gumy są nowe. Łożyska są w bardzo dobrym stanie. Zamykamy aparat wysiewający. Materiał posiadamy już w zbiorniku, otwieramy zasuwę, napełniamy aparat wysiewający. Ta sama czynność dotyczy aparatu wysiewającego ziarnowego. Tak samo kontrolujemy gumy zgarynające, kontrolujemy stan otworów rolki wysiewającej, kontrolujemy stan łożysk.
nie możemy mieć żadnych luzów, nie możemy mieć żadnych szczelin pomiędzy rolką a gumą zgarynającą. Co do samej kalibracji. Podstawowe nasze narzędzia to pojemnik na materiał i waga. Wcześniej już wpisaliśmy sobie dawki, jakie będziemy wysiewali. Dzisiaj postaramy się posiać troszeczkę rzepaku, więc zmienimy tą normę ze 120 kg ziarna. Zmienimy to na 1,50 kg. Ok. Nawóz w tym wypadku 80 kg. Od czego zaczynamy? Pierwsze, musimy sterować nasz pojemnik. Bardzo ważne, aby tej czynności, czyli tej naszej kalibracji próby kręconej dokonywać w miejscu nieprzewiewnym, żebyśmy nie mieli wiatru, ponieważ wiatr, mając kontakt z naszym pojemnikiem, potrafi naprawdę zmienić wagę. Waga potrafi wskazywać różne wartości. My musimy być pewni tego, co robimy. Dobrze. Jak widzieliście, napełniłem aparat wysiewający. Wskazane jest, aby ten pierwszy pomiar traktować jako napełnienie rolki wysiewającej. Więc ja sobie nasypałem troszeczkę nawozu. Wsypię sobie to do wiadereczka, opróżnię ten pojemnik, wykonam prawidłową próbę kręconą. Pojemnik opróżniony, możemy przystąpić do poprawnie wykonanej próby kręconej. Podkładamy pojemnik pod aparat wysiewający. Naciskamy przycisk kalibracji. Musimy pamiętać, aby ten przycisk cały czas trzymać wciśnięty, ponieważ każde wyłączenie, włączenie cyklu kalibracji powoduje, iż komputer zaczyna liczyć od nowa, od zera. Ok. Nasypaliśmy nawóz. Wielu z Was pyta, ile tego nawozu musi być, ile tego ziarna musi być w tym pojemniku, aby poprawnie wykonać kalibrację. Ja myślę, że jeżeli chodzi z mojego doświadczenia, jeżeli chodzi o nawóz, o zboża typu pszenica, jęczmień, pszenżyto, niech to będzie tam 500-800 gram. Jeżeli chodzi o rzepak, niech to będzie kilkadziesiąt, 150 gram. Po prostu im więcej, tym lepiej próba kręcona będzie dokładniejsza. Ok, waga pokazała nam, iż w pojemniku znajduje się 1166 gram. Natomiast komputer pokazał, iż wydał nam 1425 gram. W tym celu wciskamy ikonę gramy. Wpisujemy 1166. Wciskamy OK. Mamy wartość, która była na naszej wadze. Wciskamy ponownie OK. Jak widzimy, kalfaktor nam się zmienił. Stary kalfaktor, czyli ten współczynnik kalibracji rolki, ta informacja, ile gram materiału jest na rolce, wynosił 182 gramy, teraz jest 149. Dla nas najważniejsza jest wartość tego błędu. Tutaj jest napisane error, tak? I wynosi on minus 18%. Robiąc kalibrację, próbę kręconą, musimy dążyć do tego, żeby ten błąd, ten error był jak najmniejszy, równy 0. Celem akceptacji nowych wartości wciskamy przycisk OK i przystępujemy do jeszcze jednej próby kręconej. Nasypujemy. Wskazanie z komputera 997 gramy. OK. Błąd na poziomie minus 5%. OK. Wykonujemy próbę kręconą jeszcze raz. Wskazanie z wagi 999 gram. Gramy 999. OK. OK. Błąd na poziomie plus 1,1%. OK. Wskazanie z wagi
1290, wskazanie komputera 1283. Gramy 1280. OK. Błąd rzędu 0,2%. OK. Tym sposobem zrobiliśmy kalibrację, tak zwaną próbę kręconą. Pamiętajcie, aby dążyć do tego, aby ten błąd pomiaru był 0, maksymalnie 1%. Wykonaliśmy poprawnie kalibrację, próbę kręconą aparatów nawozowego i zbożowego. Wielu z Was się pyta, jaką funkcję spełnia ten wąż tutaj umieszczony na górze aparatu nawozowego, jak i aparatu zbożowego. Do czego on służy? W momencie, kiedy rolka kręci się zbyt dużą prędkością, kiedy norma wysiewu jest wysoka i prędkość jazdy, prędkość siewu też jest bardzo wysoka, gdy zauważymy, iż pojawia się tutaj w tej rurze, pojawia się nawóz bądź ziarno, jest to informacja dla nas, iż aparat jest przeciążony i nadmiar ziarna lub nawozu może przedostawać się z powrotem do aparatu wysiewającego, do tej części, gdzie go napełniamy. W tym momencie zboże lub nawóz dostaje się do tej rury, automatycznie wydostaje się na zewnątrz. Jesteśmy w stanie wizualnie stwierdzić, iż mamy przepełnienie, musimy skorygować naszą prędkość roboczą. Zbliżamy się ku końcowi. Ostatnim etapem, na który musimy zwrócić uwagę, to regulacja ciśnień. Regulacja ciśnień na ramie, na siłownikach zabezpieczających ramę głębosza, jak i na siłownikach odpowiadających za docisk naszego koła ugniatającego. Tą regulację przeprowadzimy sobie tutaj wstępnie na sucho. Korekty dokonamy już w warunkach polowych, będąc na polu, mając maszynę uruchomioną w ziemi. A więc tak, spojrzycie tutaj, jest klapa profesjonalnie, fachowo nazywa się klapą manometrów, gdzie mamy dwa manometry. Manometr, który nazwany jest Calter Pressure, ukazuje nam ciśnienie panujące na siłownikach zagniatających ramy siewnej. Leg pressure, czyli siłowniki zabezpieczające ramę głębosza. Jak to ciśnienie ustawić i jakie wartości tych ciśnień powinny być? Zaczniemy może od ramy głębosza, czyli leg pressure. To ciśnienie możemy regulować od wartości 50 bar do 140. Na jakiej podstawie i kiedy je regulować? Na ziemiach lżejszych, gdy widzimy podczas pracy, iż łapa głębosza stoi unieruchomiona, nie składa się, wystarczy tego ciśnienia 80 bar. Jeżeli przejeżdżamy, pracujemy w glebie cięższej, gdzie podczas pracy z traktora widzimy, iż ta łapa odchyla się, pracuje podczas pracy, nie tylko w momencie, kiedy wyczuje opór kamienia. Jest to informacja dla nas, iż musimy tego ciśnienia troszeczkę więcej dołożyć, doregulować, tak? Do tego służy nam ten oto zawór. Jak patrzymy tutaj sobie z prawej strony, jest oznaczenie 1, 2, pierwszy zawór z prawej strony, czyli tak jakbyśmy mieli maszynę, pierwsza jest rama głębosza, następna jest rama wysiewająca. Pierwszy zawór, pierwszy manometr, pierwsza rama. Dlaczego praca, równomierna praca łap uprawowych jest bardzo ważna? Dlaczego to ciśnienie musi być optymalnie ustawione? Nie możemy dopuścić, aby podczas pracy na polu ta łapa podnosiła nam się i opuszczała, ponieważ my dążymy do tego, aby uprawić ten grunt, uprawić, wnieść odpowiednio nawóz na tej samej głębokości, na stałej głębokości. Tak? To jest, jeżeli będzie nam podskakiwała, będziemy wypłycać uprawę, będziemy wypłycać umiejscowienie nawozu. Dlatego bardzo ważne to ciśnienie, żebyśmy to regulowali. Siłownik zabezpieczający, wiemy już, do czego nam służy.
budowa łapy kłębosza. Kształt dobrany odpowiednio do tego, aby nie wyciągał nam ziemi z dołu, nie wyciągał tej ziemi do góry. Z tyłu dozownik nawozu. Tutaj mamy model Mzuri Protil 4T. W modelu Mzuri PT 4T Select, 3T Select, 6T. Aplikator nawozu wygląda w taki oto sposób. Możemy aplikować nawóz na dwóch różnych głębokościach, czyli z pierwszej rury zasilamy, nawóz mamy po całej głębokości ubranego pasa, drugie część nawozu, czyli nasze drugie 50% aplikujemy z góry. Tak? Dlaczego w selektach? W selektach mamy możliwość pracy maszyną z poszerzonym, rozszerzonym rozstawem, czyli dla na przykład dla kukurydzy, dla słonecznika w siewie punktowym, gdy do agregatu doczepiamy ramę Mzuri Exact, mamy tą możliwość, iż podajemy nawóz w dwóch poziomach. Na wierzchu 50% i 50% po całej głębokości uprawionego pasa. W standardowym modelu wysiewamy nawóz w całej głębokości uprawionego pasa. Co do elementu roboczego, który pracuje w ziemi, tutaj mamy do wyboru dwa typy redlic uprawowych. Redlica długa. Redlica długa jest to standardowa redlica, sprawdza się w każdych warunkach. I redlica krótka. Redlica krótka dedykowana jest do ziemi, gdzie mamy bardzo duże zakamienienie, do ziemi lekkich typu piasek. Tak? Kształt pozwala nam po prostu na omijanie, bardzo dobre omijanie przeszkód. Jeżeli ona jest krótsza, ale za to jest po prostu wyższa. Obydwie redlice zabezpieczone są węglikiem wolframu, są zrobione z odpowiednich materiałów. W zależności, podobnie jak tylnia redlice wysiewające, w zależności od warunków glebowych starczają na kilkaset, kilka tysięcy hektarów. Jak widzicie, na tej redlicy uprawiającej umieszczone jest takie oto skrzydełko. Do czego to skrzydełko służy? Sama redlica ma za zadanie naciąć nam grunt. Naciąć, jednocześnie wprowadzić nawóz na cały uprawiony, obszar, na całą uprawioną wysokość. To skrzydełko natomiast ma za zadanie unieść troszeczkę ten uprawiony obszar, tą uprawioną ziemię, ciut do góry. Ta redlica przy poprawnie ustawionej wysokości, tak jak o czym wspominałem na początku, dlaczego bardzo istotna, bardzo ważna jest ta wysokość tego dyszla. To skrzydełko stoi pod kątem 3 stopni, tak? I on w stosunku do podłoża. I on troszeczkę unosi nam ten grunt celem napowietrzenia, doprowadzenia tam świeżego powietrza. Mamy do wyboru dwa skrzydełka. Skrzydełko standardowe, jak i skrzydełko wzmocnione węglikiem wolframu. Sama wymiana redlicy uprawowej i skrzydełka uprawiającego, podobnie jak w ramie wysiewającej, bardzo prosta. Zdejmujemy kołek sprężysty, zdejmujemy element roboczy, wkładamy skrzydełko, montujemy w całość, zabezpieczamy kołkiem sprężystym. Tutaj w ramie głębosza bardzo ważne jest, żeby przy każdej jednej zmianie elementu roboczego założyć nowy kołek sprężysty. Tutaj naprężenia są troszeczkę inne niż z tyłu na ramie, dlatego warto poświęcić te kilkadziesiąt groszy, zainwestować w nowy kołek. Ustawione ciśnienie na ramię głębosza. Możemy przejść do ustawienia ciśnienia na siłownikach zagęszczających tylnej ramy siewnej. To ustawienie w pełni wykonamy na polu. Tutaj tylko przedstawię, dlaczego i jak to wykonujemy. Drugi zawór, drugi manometr, druga rama. Podobnie jak w przypadku ramy głębosza, regulujemy zaworem. W obydwu przypadkach potrzebujemy klucza płaskiego 19, aby rozkontrować nakrętkę i klucza Torx T30, aby regulować zaworem. Regulacja odbywa się poprzez wkręcenie lub wykręcenie zaworu. Tak? Czyli regulując w jedną stronę, zwiększamy ciśnienie oleju, wykręcając ciśnienie oleju zmniejszamy.
jakie to ciśnienie powinno być? Takie trochę pytanie jak powiedz mi szóstkę w totkach, nie? Nasz siłownik, nasze ramię wysiewające i nasz siłownik, który odpowiada za docisk tego koła do gleby, czyli za zagęszczenie ziemi i ziarna. To wszystko jest zależne od warunków glebowych występujących w danym momencie. Czyli jeżeli jedziemy na pole, zaczynamy pracować i widzimy, że wilgotność pola jest względna, występuje, naprawdę nie używajmy tego ciśnienia za dużego. Jeżeli z kolei jest sucho, tak, potrzebujemy tego ciśnienia troszeczkę więcej. Tutaj zakres regulacji jest dosyć duży, od 0 do 120 barów, to się odzwierciedla tutaj na tym kole jako 0-120 kg. Tak? Czyli mamy naprawdę dosyć duże widełki regulacji, ale to wszystko, tak jak mówię, to jest zależne od tego, jakie warunki w danym momencie występują na polu. Wiadomo, rzepak na polu nie jest za wilgotno, musimy troszeczkę bardziej docisnąć. Ja z reguły tutaj używam około 80 bar, czyli 80 kg. To też jest ważne, jakie koło dociskowe z tyłu występuje. W modelu Mzuri Pro Teal mamy do wyboru dwa koła zagęszczające. Opcjonalne wąskie koło zagęszczające i standardowe szerokie koło. Tak? To szerokie koło różni się od tamtego, iż no jest, jak widać, węższe, ale też w środku ono jest miękkie, twarde jest po bokach, czyli tak naprawdę idealnie wpasowuje się w tą redlicę wysiewającą. Jest to redlica do wysiewu zboża, grochu, soi. Tak? Tutaj w redlicy rzepakowej polecamy naprawdę wąskie koła, gdzie docisk skonsolidowany jest tam, gdzie wysiane jest ziarno, czyli tutaj w tym wypadku w jednym rzędzie. Tutaj w redlicy zbożowej wysiew następuje w dwóch rowkach, w dwóch rzędach, w odstępie 12 cm. Idealnie wkomponowuje się w szerokość tego koła, które jest szerokie po bokach, elastyczne, miękkie w środku. Ta elastyczna guma spełnia też drugą funkcję, ponieważ koło w jakimś stopniu samo się czyści. Po prostu opuszczając miejsce kontaktu z podłożem, ta guma odszczeliwuje do góry, automatycznie czyszcząc się z jakichś pozostałości ziemi. Jeżeli chodzi o samą wymianę koła dociskającego, ona jest bardzo prosta. Odkręcamy śrubę, wyjmujemy śrubę, zdejmujemy koło, następnie ustawiamy nowe koło, zakładamy tą samą śrubę, przekręcamy po temacie. Jeżeli chodzi o samą redlicę wysiewającą, tak samo wymiana redlicy jest bardzo prosta. Wybijamy stworzeń, kołek sprężysty z redlicy, zdejmujemy redliczkę, ustawiamy nową, używamy ten sam kołek sprężysty, wbijamy, temat jest zakończony. Warto też pamiętać, że kołek sprężysty po iluś zmianach należy wymieniać na nowy, on się odkształca, aby zapobiec po prostu zgubieniu się tego elementu na polu. Pokuśmy się o założenie nowego kołka, to nie jest jakiś wielki koszt, a mamy tą pewność, że ta redlica zawsze będzie na miejscu. Jeżeli chodzi o same redlice wysiewające, zabezpieczone one są w pełni węglikiem spiekanym, zarówno z czoła, jak i po bokach. Okres użytkowania tej redlicy to też w zależności od ziemi, na jakiej będziemy pracować, warunków glebowych, jest to tam od 2 do kilku tysięcy hektarów. Zarówno zbożowa redlica, jak i nawozowa. To do samej konstrukcji łapy wysiewającej sekcji zbożowej. Jest ona bardzo prosta. Opatentowany system pracy lewo-prawo. Redlica wyposażona w siłownik, o tym, którym rozmawialiśmy przed chwilą. Siłownik ten spełnia dwie funkcje. Pierwsza funkcja to zabezpieczenie. Jeżeli napotkamy jakąś przeszkodę, ramię nam się uniesie. Druga funkcja, docisk tego koła, docisk materiału ziemi, materiału siewnego do podłoża. Tak? Sama regulacja głębokości odbywa się przez śrubę,
czyli wkręcając tą śrubę do środka, unosimy koło do góry, jednocześnie zwiększając głębokość wysiewu. Jeżeli chcemy wypłycić, rozkręcamy tą śrubę, zwiększamy tą odległość, ten dystans, koło schodzi nam na dół, wypłycamy głębokość wysiewu. Sama słupica wysiewająca, możemy zmieniać kąt regulacji wysiewu. Jak widzicie, tutaj są dwie śruby, nakrętki są z drugiej strony. Odkręcając górną śrubę, wyjmując tą górną śrubę, mamy możliwość przesuwania do przodu, do tyłu całej słupicy, jednocześnie zmieniając jej kąt natarcia. Tak? To jest też bardzo ważne, jeżeli chcemy bardzo głęboko siać jakieś nasiona, na przykład groch na kilku centymetrach, na 5, 6, 7 centymetrach, musimy tą redliczkę popchnąć troszeczkę do przodu, aby ten kąt wdmuchiwania tego ziarna się zmienił i ta głębokość automatycznie też się nam zmieni. Całość wyposażona jest w układ centralnego smarowania. Bardzo fajna sprawa, maszyna smaruje się podczas pracy maszyny. Oszczędzamy naprawdę bardzo dużo czasu na codzienną inspekcję, na codzienny przegląd maszyny, na smarowanie. Tutaj interwał czasowy i ilość cykli możemy sobie w pełni regulować w zależności od naszych potrzeb. Jak widzicie, tutaj jest kilkadziesiąt stworzni, kilkadziesiąt punktów, gdzie podłączone są te układy smarowania, ale żaden z tych połączeń nie wykonuje ruchu 180 stopni, 360 stopni. Ten ruch jest bardzo delikatny, tak? Dlatego to centralne smarowanie fajnie działa podczas pracy maszyny w polu. Sami dobrze wiecie, jak to jest smarować maszynę na postoju. Po kilku sezonach użytkowania tawot będzie nam przechodził tam, gdzie mu łatwo, tam, gdzie mu lekko, tam, gdzie ciężko, już go nie będzie. A tutaj w pełni automatyczny cykl podczas pracy maszyny, stworzeń czy tam tuleje w pełni smarowane w 100%. Jak ustawić poprawnie głębokość pracy głębosza? Bardzo prosto. Na głównej ramie znajdują się cztery siłowniki od podnoszenia, opuszczania maszyny. Na tych siłownikach widzicie, umieszczone są klipsy, takie ograniczniki, stopery. Tak? Jeżeli zdejmiemy ten ogranicznik, automatycznie zwiększymy głębokość pracy głębosza. Jeżeli chcemy wypłycić, dodajemy. W zależności od tego, jak chcemy wypłycić, dodajemy do tego siłownika tych ograniczników, tych stoperów. Zadacie pytanie, no dobra, ale z tyłu na siłowniku podnoszenia ramy siewnej też są takie klipsy, takie stopery. Do czego one służą? Jeżeli spojrzycie na ten siłownik, zobaczycie, że ten siłownik ma jakiś zakres jego pracy. Tak? Ten zakres jego pracy wykorzystaliśmy. Tak? Każde pole jest nierówne. Na polu mamy górki, mamy dołki i każdy rolnik marzy, żeby sobie te górki i te dołki, te wszystkie równomiernie posiać, żeby zawsze były tam wschody. My tutaj mamy taką możliwość. Dlaczego? Będziemy się starali, to co pokażę na polu, ustawić tą łapę, ustawić wychylenie tego siłownika w pozycji środkowej. Czyli dystans pomiędzy krawędzią, tutaj tłoczyska, a krawędzią siłownika powinien wynosić około 5 cm. Dlaczego? Jeżeli ustawimy to 5 cm, to mamy bardzo duże pole manewru, bardzo fajny obszar kopiowania. Kopiowania terenu, tak? Czyli jeżeli będziemy mieli górki, nierówności, ten siłownik będzie pracował zarówno do góry, jak i na dół. A co mają do tego wspólnego te klipsy na siłowniku tylnej ramie? Żeby ustawić tutaj poprawnie te 5 cm, musimy w zależności od tego, czy w momencie, kiedy maszyna jest opuszczona, zanurzona w ziemi, czy mamy tutaj maksymalne wychylenie, czy ten siłownik jest maksymalnie schowany. Mamy do tego te klipsy. Jeżeli na przykład
Siłownik jest maksymalnie otwarty. To jest informacja dla nas, iż rama jest za słabo opuszczona na dół, osiadła po prostu na tych klipsach blokujących. Więc musimy tych stoperów, tych klipsów troszeczkę zabrać. Jeżeli ten siłownik w momencie podczas siewu jest maksymalnie złożony lub otwarty na kilka, na 2-3 cm, jest to informacja dla nas, dla operatora, iż rama została za bardzo opuszczona i musimy troszeczkę tych klipsów z tyłu na tym siłowniku dołożyć. Jeżeli chodzi o same zawory regulujące ciśnienie, ich budowa jest bardzo prosta. Tak samo ich regeneracja czy obsługa. Tak? Zawór składa się bloczka, ciśnienie wyjściowe, powrót do wolnego spływu i sam wkład regulujący ciśnienie. Jeżeli kiedykolwiek pojawiłby się jakiś problem, iż nie mamy ciśnienia z przodu na głęboszu, rozkręcamy nasz zawór regulujący ciśnienie, sprawdzamy jego pracę, czy ta praca jest swobodna, czy nie mamy żadnej blokady. Jeżeli tak jest, zawór jest sprawny. Jeżeli nie, prawdopodobnie mamy jakieś ciało obce, które nas należy usunąć z zaworu i ten zawór nadal będzie funkcjonował. Jeżeli chodzi o układ pneumatyczny agregatów Missouri ProTeal w modelu 3T, 4T mamy do dyspozycji jeden wentylator, jedną turbinę. W modelu 6T mamy dwie turbiny, jedna dedykowana tylko i wyłącznie dla nawozu, druga dedykowana tylko i wyłącznie dla ziarna. W tym oto modelu jeden wentylator, na co warto zwrócić uwagę. Najważniejszą rzeczą jest to, iż żeby nie podawać za dużego przepływu oleju, żeby ten olej, przepływ oleju dobrać optymalnie, tak abyśmy uniknęli nagrzewania, zbytecznego nagrzewania się oleju. Co za tym idzie, uszkadzamy uszczelnienia silnika hydraulicznego, uszkadzamy uszczelnienia układu hydraulicznego w traktorze. To jest nam naprawdę niepotrzebne. Następną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to łożyskowanie. Tak? Mamy silnik hydrauliczny połączony z wentylatorem poprzez specjalne łożyskowanie. Tak? Czyli nie możemy podłączyć samego wiernika wentylatora od razu do silnika hydraulicznego, dlatego że są różnego rodzaju bicia, drgania, to może powodować jego uszkodzenie. Mamy specjalne łożyskowanie. To łożyskowanie pracuje na łożysku. To łożysko jest zakryte, wytrzymuje kilka sezonów. Naprawdę warto sprawdzać stan tego łożyska, ponieważ występują tutaj bardzo duże prędkości. Wiadomo, prędkości, temperatura, zapylenie. Aby uniknąć jakichkolwiek problemów związanych z przestojami na polu, warto to łożysko w środku systematycznie raz w sezonie sprawdzać jego kondycję, jego stan techniczny. Ok, układ hydrauliczny został podłączony fizycznie do traktora. Czas na ustawienie odpowiednich przepływów oleju na wszystkich wyjściach, na wszystkich funkcjach. Wchodzimy sobie na menu układu hydraulicznego w traktorze. Tutaj, jak już wspomniałem na początku, wersja traktora jest dosyć bogata. 5 wyjść hydraulicznych, wszystkie sterowane z poziomu komputera, czyli przepływy. Tak. Ok. Wyjście koloru niebieskiego w traktorze. Podłączyliśmy do tego wyjścia niebieską linię z agregatu Missouri. Linia ta odpowiada za podnoszenie i opuszczanie agregatu. Tutaj ustawimy sobie odpowiedni przepływ, tak żeby agregat bardzo szybko nam się podnosił, bardzo szybko opuszczał. Ustawimy 100% przepływu oleju. Wartość, czas włączania będzie to tutaj ustawienie chwilowe, tak? Czyli w momencie, kiedy wciskamy funkcję, siewnik podnosi się lub opuszcza. I tutaj mamy już ustawione 100% bez timerów. Okay.
brązowa linia, do brązowej linii podpięliśmy czerwoną linię układu Missouri. Linia czerwona odpowiada nam za obroty wentylatora. Tak? I tutaj, tak jak wspomniałem, ustawimy 20-25 litrów na minutę. Ja tutaj sobie postaram się, w klasie to jest tutaj procentowo ustawione. Tak. Znamy wydatek pompy. Ustawimy sobie 30%. OK. I na tym wyjściu, na wyjściu brązowym, gdzie mamy podłączoną linię wentylatora, musimy ustawić nieskończoność, czyli ciągły czas. Tak? Czyli włączamy funkcję, ona ma się cały czas ma podawać, to wyjście ma cały czas podawać nam olej. Jak widzicie, tutaj już było to ustawione, nieskończoność. OK, super. Linia, wyjście w traktorze, wyjście koloru zielonego. Tak? Wyjście koloru zielonego. My sobie tutaj podłączyliśmy składanie, rozkładanie agregatu, czyli węże z końcówkami żółtymi. Tak? I tutaj tak samo, tak jak rozmawialiśmy na samym początku, nie dajemy za dużo tego przepływu oleju, aby to składanie, rozkładanie odbywało się w sposób bezpieczny dla nas i dla maszyny. Tak? Czyli ustawimy sobie jakieś tam 15% czas. Bez czasu, tylko funkcja aktywna, tylko i wyłącznie w momencie, gdy aktywujemy tą funkcję z przycisku. Tak? Wyjście koloru fioletowego. Podłączyliśmy tak samo kolor fioletowy, węża hydraulicznego wychodzącego z agregatu. I tutaj jest, ta funkcja odpowiada nam za uzyskanie ciśnienia na siłownikach głębosza i siłownikach ternej ramy wysiewającej. Tutaj podajemy naprawdę niewielki przepływ oleju. W tym wypadku tutaj ustawimy sobie 3%. Tutaj w zupełności nam starczy od 3 do 5 litrów na minutę. Oczywiście czas, nieskończoność, czyli cały czas w momencie aktywowania funkcji przyciskiem. Ja w tym momencie sobie tutaj tą funkcję aktywuję, będę aktywował joystickiem w traktorze. W momencie aktywacji układ jest włączony, pracuje do momentu rozłączenia. OK, nieskończoność. OK, i została nam ostatnia linia, linia czarna z agregatu Missouri. Linia czarna jest odpowiedzialna za regulację głębokości pracy dysków zewnętrznych. Linia ta jest podłączona do szarego koloru w traktorze i tutaj podobnie jak przy składaniu, rozkładaniu, nie za dużo, myślę, że 20-25 litrów na minutę w zupełności starczy, tak aby ta praca odbywała się w miarę szybko, ale też w miarę bezpiecznie. 25%. OK. Czas chwilowy, tylko w momencie aktywacji funkcji z przycisku. Ja sobie też tą funkcję podpiąłem pod joystick, po prostu podczas pracy będzie nam wygodniej operować. Mając te ustawienia, mając odpowiednio skalibrowany siewnik, aparaty wysiewające, możemy śmiało jechać w pole i właśnie będziemy to robić. Myślę, że z teorią byłoby na tyle. Czas na praktykę w polu. Przechodzimy do ustawień maszyny w warunkach polowych. Jak widzicie, rozłożyliśmy już maszynę. Tak, w ramach przypomnienia, do rozkładania maszyny służy żółta linia węży hydraulicznych. Pierwsze rozłożyliśmy ramę kół i ramę dysków. Następnie wcisnęliśmy przycisk rozkładania ramy głębosza i ramy siewnej. Aby poprawnie rozłożyć, zakończyć ten etap, musimy zablokować ramę dysków spłożniami blokującymi oraz ramę kół. Ramę kół blokujemy w bardzo prosty sposób. My opuszczamy całą maszynę w dół. Jak widzicie, rama kół uniosła nam się do góry, co daje nam możliwość usadowienia tych spłożni.
Zablokowanie rumy kół przez stworznię jest bardzo ważne. Dlaczego? Równomierny docisk, równomierne zagęszczenie gleby. Jeżeli nie zablokujemy tej ramy, tymi stworzniami, po prostu skrzydła będą nam pracować, będą się odchylały, przez to nie będziemy mieli równomiernego zagęszczenia gleby. Zablokowaliśmy ramę, rozłożyliśmy maszynę, podnosimy ją, będziemy ustawiali ciśnienia robocze. Ustawiliśmy je wstępnie na hali, sprawdzimy jak to wygląda teraz. Ok, na manometrach mamy ustawione wartości, takie, które ustawiliśmy na hali. Myślę, że na start one są zadowalające. Zobaczymy, jak będzie wyglądała gleba, jak będzie wyglądało zagęszczenie w momencie, gdy będziemy wysiewali nasiona. Następnym etapem jest sprawdzenie poprawności ustawienia wysokości dyszla oraz wstępne ustawienia pracy głębosza i ramy siewnej. Dokonujemy pomiaru w warunkach polowych, gdy maszyna jest załadowana i stoi na polu. Pamiętajcie, 56-58 cm. W naszym wypadku wymiary są idealne. Poprawnie ustawiliśmy wymiary dyszla. Mamy pewność, że maszyna jest poprawnie wypoziomowana. Czas na wstępne ustawienia głębokości pracy głębosza. Tak jak pamiętacie, jak wspomniałem, chcąc zagłębić głębosza, zdejmujemy określoną ilość klipsów, stoperów. Jeżeli chcemy wypłycić, dodajemy. Dzisiaj będziemy siać rzepak, więc głębokość uprawy będzie dosyć duża. Będziemy pracować na około 25-28 cm. Ja wstępnie zostawię tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć klipsów. Zobaczymy, jak to się przełoży w praktyce, gdy maszyna będzie w glebie. Następnie tylnia rama. Musimy zdjąć także klipsy z siłownika. Ja wstępnie zostawię sześć klipsów i także będziemy to korygować podczas pracy. Wstępne głębokości maszyny ustawione. Ciśnienie na siłownikach zabezpieczających ramę głębosza i na tylnej ramie wysiewającej zostało podane. Czas na uruchomienie wentylatora. Podajemy ciśnienie oleju na czerwoną linię w agregacie. Jak widzicie, podaliśmy ciśnienie oleju na układ linii czerwonej. Wentylator nie pracuje, dlatego przechodzimy na stronę numer 2. Aktywujemy funkcję wentylatora. Wentylator zaczął pracować. Wstępnie ustawiliśmy 3000 obrotów na minutę. Jak pamiętacie, ustawiliśmy także poprzednio przepływ oleju na poziomie 25 litrów na minutę. W zupełności to wystarczy. Dokonamy jeszcze pomiaru. Ustawimy wyższą prędkość, na przykład 4500 obrotów. Prędkość została osiągnięta. Optymalnie dobraliśmy przepływ oleju. Powolutku sobie ta prędkość się stabilizuje. Miejmy na uwadze fakt też, że właśnie olej w tej chwili w traktorze jest zimny, za chwileczkę się rozgrzeje. Pamiętajmy, aby nie podawać za dużo oleju. Będziemy generować zbyteczne straty mocy w traktorze. Będziemy grzać niepotrzebnie olej hydrauliczny. Obroty wentylatora ustawione. Dzisiaj będziemy siać rzepak. O czym musimy pamiętać przy siewie rzepaku? Jeden wentylator, dwa obwody pneumatyczne. Jeden do transportu nawozu, drugi do transportu ziarna. Aby zapobiec wysiewaniu poza rząd ziarn rzepaku, musimy troszeczkę zmniejszyć strumień powietrza właśnie w tej sekcji. Do tego służy nam rozdzielacz powietrza umieszczony z lewej strony maszyny, tak zwana kierownica, która przekierowuje strumień powietrza w jeden lub w drugi układ. My zmniejszymy strumień powietrza na rzepak, tak dobierzemy go optymalnie, tak aby nasiona zostały umieszczone dokładnie w uprawionym pasie. Nie z boku, nie z lewej strony, nie z prawej, żeby nie zostały rozsypywane po bokach.
Ja tutaj przymknę go. Przymknę go na 30%, zostawimy strumienia powietrza na sekcję zbożową, 70% przepływu powietrza pozostawimy na transport nawozu. Obroty wentylatora są ustawione. Będziemy rozpoczynać pracę w polu. Włączamy rolki wysiewające. Rolka nawozowa, zbożowa zostały włączone. Ustawiamy poprawną normę wysiewu. Ustawiliśmy ziarno na 1,5 kg, nawóz 80 kg. Zaczynamy. Zaczynamy próbę siewu. Muchawa. Ok, zaczynając pracę, opuszczamy ramę głębosza i ramę siewną. Przejeżdżamy kilka metrów. Zatrzymujemy maszynę. Wyłączamy wentylator. Sprawdzamy nasze ustawienia głębokości. Głębokość pracy głębosza, relic uprawowych mierzymy w następujący sposób. Odkopujemy glebę. Sprawdzamy głębokość uprawy. W naszym wypadku jest to około 20 cm. Informacja, iż musimy zabrać troszeczkę stoperów, klipsów z siłownika głównego. Spójrzmy na dyski, na pracę dysków rozcinających. Dyski mają nam nacinać resztki pożniwne. Mają pracować na około 3-4 cm. W naszym wypadku, jak spojrzycie, idealne nacięcie, głębokość naszego nacięcia to 4 cm. Przechodzimy do ramy wysiewającej. Jak widzimy, rednica wysiewająca jest na wierzchu. Musimy ją zagłębić. Będziemy ją zagłębiali poprzez tą śrubę regulacyjną. Spójrzmy jeszcze na siłowniki dociskające. Wychylenie siłownika 4,5 cm. Pamiętajmy, żeby sprawdzić wychylenie na wszystkich siłownikach, ponieważ pole jest nierówne. Podchodzimy do drugiego. Wychylenie siłownika na około 6 cm. Przyjmijmy średnią, myślę, że w tym momencie jest ok. Zauważmy jedną rzecz, która nas niepokoi. To pozycja ramy wysiewającej. Ta rama nie jest równolegle w stosunku do powierzchni ziemi. Jeżeli spojrzymy na nią, ona stoi pod kątem. W tym momencie tylny rząd rednic wysiewających jest bardziej zagłębiony niż przedni. Musimy pamiętać, żeby ta rama była zawsze wyregulowana, zawsze była w pozycji poziomej do gleby. Jak będziemy to regulować? Będziemy to regulować za pomocą śruby rzymskiej umieszczonej pomiędzy ramą siewną a korpusem maszyny. Wyregulowaliśmy poziom ramy poprzez skręcenie w tym wypadku śruby rzymskiej. Poprawny wymiar, poprawna długość śruby rzymskiej dla ustawień dyszla, wysokości dyszla 56 cm to 580 mm od środka stworznia pierwszego do środka stworznia drugiego. Przechodzimy do regulacji głębokości wysiewanego ziarna. Jak widzicie, każda ze śrub jest rozregulowana. Musimy tą głębokość ustawić. Ja do tego celu używam klucza nadosadowego. Może być grzechotka 32 lub narzędzie dla leni, klucz udarowy. Jak widzicie, należy do tej drugiej grupy, czyli grupy leniuchów. Z uwagi na fakt, iż wilgotność na polu jest optymalna,
Będziemy siać ten rzepak na głębokości około 2 cm, więc ustawię teoretycznie 2-3 cm. Zobaczymy, jak to wyjdzie za chwileczkę podczas przejazdu. Pamiętajcie, iż oznaczenia na tych regulatorach nie świadczą o poziomie zagłębienia. To nie są centymetry głębokości, to są oznaczenia tak, aby wizualnie stwierdzić, iż na wszystkich ramionach mamy to samo ustawienie głębokości. Rama została wypoziomowana, głębokość siewu wstępnie ustawiona, pozostało nam skorygować głębokość uprawy, czyli głębokość przednich redlic uprawiających. W tym wypadku podnosimy ramę do góry. OK. I wyjmujemy kolejne dwa klipsy. Z każdej ze stron. Ustawiliśmy poprawnie maszynę, to znaczy głębokości pracy i poziomy. Czas na finalne sprawdzenie. Troszeczkę posiejemy, zobaczymy, jak się zachowuje ziarno w układzie pneumatycznym, jak się zachowuje nawóz, na jakiej głębokości wysiewamy zarówno nawóz, jak i rzepak. Sprawdzimy jeszcze raz finalną głębokość uprawy. Widzicie, piękna struktura ziemi. Jak spojrzycie tutaj na tą przestrzeń pomiędzy redlicą uprawową a kołem, widzicie, jak wygląda ten uprawiony obszar, dokładnie tutaj w tym miejscu. Tak, przecięliśmy tą ziemię, nie wyciągnęliśmy tej ziemi z dołu na górę. Teraz sprawdzimy, jaka jest głębokość uprawy. Tak jak zakładaliśmy, tak jak sobie to przyjęliśmy, jest to 25 cm. Jak już jesteśmy w tym miejscu, chciałem Wam zaprezentować, jak zachowuje się nawóz w naszej rednicy uprawowej, a dokładnie w dozowniku nawozu w glebę. Idzie to bardzo fajnie sprawdzić, niezbędna jest jednak pomoc jednej osoby. Uruchamiamy wentylator, z kolei druga osoba wciska przycisk kalibracji rolki wysiewającej nawóz. Jak widzicie, strumień nawozu podawany jest od górnej powierzchni, od górnej pozycji naszego rozpylacza do samego dołu. A teraz czas na sprawdzenie, jak zachowują się ziarenka rzepaku. Zobaczymy, czy są one w uprawionym kanale, czy też znajdują się obok. Słoniłem sobie troszeczkę kawałek ziemi za redlicą wysiewającą. Kolega naciśnie przycisk kalibracji. Zobaczymy, czy dobraliśmy odpowiednio strumień powietrza. Rolka wysiewająca się kręci i powinny za chwilę się pojawić ziarenka rzepaku. Nie wiem, czy widzicie to na kamerze, ale wpadają one idealnie w nasz uprawiony obszar. Pamiętajmy, odpowiednio ustawiony przepływ powietrza pozwala nam na umieszczenie ziarna w uprawionym obszarze i równomierne wschody. Bardzo ważne, połączone z ustawieniem głębokości i dociskiem. Pamiętacie, jak mówiłem, jak bardzo ważne jest ustawianie poprawnej wysokości sprzęgu dyszla maszyny Missouri z traktorem. Te 56-58 cm. Bardzo istotna sprawa. Dlaczego? Pozycjonowanie, poziomowanie maszyny. Jak widzicie, układ kół w agregacie Missouri ProTeal jest w systemie tandem. Jest oparty na wahaczach. Wahacze zmieniają swoją geometrię podczas zmiany wysokości. Bardzo ważna, bardzo istotna rzecz. Utrzymanie dystansu 56-58 cm pozwala nam idealnie utrzymać docisk zarówno przedniego rzędu kół, jak i tylniego. Równomierne zagęszczenie gleby. Jeżeli ta wysokość będzie inna, będzie na poziomie 60-65 lub więcej centymetrów, będziemy mogli także to zaobserwować z tyłu w momencie wysiewu. Nasze garby, które wytwarza agregat Missouri ProTeal, bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne garby, będą nierównomierne. Jeden będzie mniejszy, drugi będzie większy. Ostatnią rzeczą, która nam została na tym polu, to sprawdzić głębokość wysiewu ziaren. Stoimy tutaj obok ramy wysiewającej,
aż się kusi, aż się prosi, żeby sprawdzić, jaki jest dystans pomiędzy siłownikiem a jego korpusem. Jak sprawdzicie, jak zobaczycie tutaj, idealne 5 cm. Czyli idealnie ustawiliśmy pozycję głębokość ramy wysiewającej, jeżeli chodzi o kopiowanie terenu. Jeżeli zobaczycie sobie tutaj na ślady, na nasze rzędy, zobaczycie, jak ładnie docisnęło nam koło zagęszczające. Ziemia jest idealnie przygnieciona. Możecie tutaj sprawdzić. Na każdym rzędzie identycznie. Wysokość garbów optymalna. Jak widzicie, dzisiaj jest bardzo ciepło. Jest wiaterek. Wiaterek będzie przesuszał. Będzie przesuszał tylko tą wierzchnią warstwę gleby. W środku ten nasz rowek zostanie nienaruszony. Będziemy utrzymywali wilgoć. A to jest to, czego oczekujemy od tej uprawy. Ok, jesteśmy po korektach głębokości. Sprawdzimy aktualną głębokość wysiewu. Warto zwrócić uwagę, jak wygląda łoże siewne. Łoże siewne jest pozbawione resztek pożniwnych, w tym wypadku słomy. Znaleźliśmy pierwsze z ziaren. Sprawdzimy głębokość. Głębokość sprawdzamy w odniesieniu o najniższy punkt uprawionego pasa, czyli w tym momencie tam, gdzie odcisnęło koło w najniższym punkcie. Tak? No jest to około 2-2,5 cm. Myślę, że przy tej wilgotności i przy tym terminie ta głębokość jest idealna. Głębokość ustawiona idealnie. Ja polecam i zwracam uwagę, jeżeli kontrolujecie głębokość wysiewu, róbcie to na wszystkich rzędach. W 4-metrowym agregacie Mzuri Prutil 11, w 3-metrowym na 9, w 6-metrowym na 17. Jedziemy, siejemy, siedzimy pewnie, wiemy, że wykonujemy poprawnie naszą robotę. Wszystkie ustawienia maszyny, działanie maszyny jest poprawne, pracujemy, cały czas siejemy. Chciałem też zwrócić uwagę na sposób siewu, który w tym momencie wykonujemy. Jak zauważycie, ściernisko po jęczmieniu wskazuje na to, iż w tamtym roku na jesień sialiśmy pod kątem 45 stopni. Teraz rzepak przecinamy na prosto, tak aby cały czas równać pole. Jeżeli chodzi o nasze garby, które powstają podczas siewu, zobaczcie, jak te garby wyglądają przy zbiorach. One są praktycznie niewidoczne. Zobaczcie, jak są rozmieszczone resztki pożniwne, jak wygląda gleba. Dzisiaj mamy około 32 stopni na polu. Może ja Ciebie tutaj poproszę bliżej z tą kamerą. Mamy 32 stopnie, jest godzina 13. Zobaczcie, co się kryje pod tą słomą. Tu jest wilgoć, tak? Tu jest wilgoć, a tych naszych garbów w momencie zbioru praktycznie nie widzimy. To wszystko się wyrównało. My i tak, zmieniając kąt pracy podczas następnego plonu, równamy cały czas to pole. Dobra, następną rzeczą, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest zachowanie się redlic, tych głębosza i tych redlic wysiewających. Maszyna będzie jechała, a ja pokażę, jak one się zachowują podczas pracy. To jest taki odnośnik do tego, co mówiłem na samym początku, odnośnie ustawień ciśnień na ramie głębosza i na ramie wysiewającej. Tak, żeby ta rama, te redlice na ramie głębosza nie pracowały, a jednocześnie utrzymywały stałą głębokość uprawy. Zobaczmy. Pamiętajcie, że pracujemy na około 25-27 cm głębokości uprawy, więc te naprężenia, te opory są dosyć wysokie. Zobaczcie, jak się zachowuje ta łapa. Zobaczcie zakres pracy tego siłownika. On w ogóle się nie rusza. Tak? W tym momencie on będzie tylko pracował w momencie napotkania przeszkody, w tym wypadku jakiegoś kamienia. Spójrzmy na ramę wysiewającą.
Ten cylinder cały czas kompensuje nierówności. Jego zakres pracy to około 1 cm w tym momencie. Co w zupełności nas satysfakcjonuje. Możemy zobaczyć teraz idealne łoże siewne. Udamy się teraz do traktora, sprawdzimy, jak wyglądają wszystkie parametry na komputerze, jak wyglądają ustawienia, czy wszystko jest poprawnie, czy czujniki kontroli przepływu ziarna pracują, czy obroty wentylatora się zgadzają, czy prędkość, która jest pokazywana na ekranie komputera, jest zgodna z tą, która jest na wskazaniach GPS-a czy traktora. Bardzo ważny parametr, prędkość. Jest to jeden z współczynników, jeden z parametrów, który ma też bardzo duży wpływ na normę wysiewu. Musimy to kontrolować. Norma wysiewu to są trzy parametry. Jest to szerokość maszyny, zadana dawka i prędkość robocza. Jeżeli któryś z tych parametrów będzie niezgodny, musimy się liczyć z tym, iż nie uzyskamy poprawnej jakości wysiewu. Idziemy to sprawdzić. Okej, okay, ale do czego dążymy? Dlaczego się tu spotkaliśmy? Chciałem Wam pokazać, jak pracuje komputer podczas pracy, jaką diagnostykę możemy wykonać, jak możemy kontrolować wszystkie ustawienia. Zaczynamy. Pierwsze, włączamy wentylator. Jak widzicie, prędkość wentylatora jest 0. My go teraz uruchomimy. Tak, podaliśmy przepływ oleju na wentylatorze. Na drugiej stronie wentylator jest włączony na zielono. Prędkość ustawiona przez nas to jest 3500, po kilku sekundach aktualna prędkość się wyrówna. Ok, jak widzicie, nie ma to wpływu na poziom naciśnięcia pedału gazu. Tak, możemy sobie gazować, prędkość nie będzie się zmieniała. Bardzo ważne, zmiana obciążenia traktora w innych układach powoduje także zmianę obrotu wentylatora. Tutaj nie mamy tego problemu. To co? Ruszamy. Tak jak Wam mówiłem, bardzo ważna jest prędkość. Maszyna jest uniesiona do góry. My tą prędkość teraz sobie sprawdzimy. Zobaczymy, jaka jest prędkość na traktorze, na GPS-ie, który jest w naszym traktorze. Jaką prędkość wskazuje nasz komputer. Nasza prędkość na komputerze Mzuri jest szczytowana z anteny GPS. Zobaczymy, jak to się ma. Ok, ustawimy sobie tutaj tempomat. Będziemy jechali 7 na godzinę, na traktorze 7, na GPS-ie 7, na komputerze Mzuri 7. Idealnie. Jeżeli mamy problem, wskazania komputera są inne odnośnie prędkości niż te, które mamy w traktorze lub na GPS-ie, możemy przeprowadzić bardzo szybko kalibrację anteny GPS. W maszynach firmy Mzuri ProTil ta funkcja jest wykonywana w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na stronę czwartą z ustawieniami, ustawienia siewnik z traktorem, forward speed i tutaj mamy numer 5, numer 6, numer 5 SFF Nudge. Tak, czyli kalibracja prędkości. Jak widzicie, aktualna prędkość to 7,1 na godzinę. Załóżmy, że na traktorze mamy 7,3. Ta prędkość jest różna, musimy skalibrować maszynę. W tym wypadku podciągamy plusem do takiej prędkości, jaką sobie życzymy, jaka jest aktualnie na GPS-ie na traktorze. Jeżeli ta prędkość jest mniejsza, jedziemy markerem w dół. Zmniejszamy po prostu liczbę impulsów na 100 metrów. Jeżeli prędkość nam się zgadza, jest taka sama jak na traktorze, wciskamy przycisk OK celem akceptacji. Cała procedura kalibracji jest za nami. OK. GPS ustawiony, prowadzenie jest, opuszczamy maszynę na dół. Zwróćcie uwagę na ikonkę tego traktora. Tutaj ona przez 5 sekund zrobiła się koloru żółtego. Był sekundnik, odliczał czas od 5 do 0.
jest to funkcja prestart. Funkcję prestart, jak pamiętacie, ustawiliśmy w tryb automatyczny, czyli w momencie opuszczania maszyny rolka pracowała z zwiększoną prędkością, tak aby ziarno znalazło się natychmiast na redlicach siewnych. Ok, rolki, rolka zbożowa, rolka nawozowa, pracują, kręcą się, prędkość mamy, widzicie, mamy jakiś poślizg, jest to 6 na godzinę, GPS 6, traktor pokazuje nam 7. Ta wartość jest tolerowana, mamy poślizg na kołach. Obroty wentylatora stałe, jesteśmy na liczniku hektarów, widzimy, iż wysialiśmy 0,7 kg ziarna i 16 kg nawozu. Następna strona to są nasze czujniki przepływu ziarna. Przed chwilą widzieliśmy, pojawiła się na ekranie ikona czujnika przepływu ziarna. Była sygnalizacja, iż ziarno nie leci. Nie do końca to jest prawdą. Zaczęliśmy siew, nie wchodziliśmy w te ustawienia, w te parametry. Dla nas istotne było, żeby ta funkcja była włączona w tym momencie. Jak pamiętacie, powiedziałem na samym początku, jeszcze będąc na hali, omawiając maszynę w teorii, iż musimy dokonać kalibracji tych czujników, tak? Więc w tym momencie to zrobimy. Naciskamy przycisk, o widzicie, pojawiło się, czujniki nam migają. Naciskamy przycisk wagi. Czujniki automatycznie się będą kalibrowały. Zobaczcie, zmienił kolor, tak? Po chwili wszystkie są zielone, możemy tą funkcję włączyć jeszcze raz. Jeżeli mamy nadal problem i wyskakuje nam nadal błąd czujnika przepływu, prawdopodobnie mamy problem z czułością. Tą czułość musimy ustawić. W tym momencie wciskamy przycisk klucza, wchodzimy w ustawienia, podając PIN. W tym momencie jest to 2580 ECU setup i jak widzicie, punkt numer 3, czułość. Tak? My zwiększymy tą czułość. Rzepak, z racji tego, iż są to małe ziarenka, musimy tą czułość zwiększyć. Zwiększymy do 80%. Pasuje. Podnosimy maszynę, będziemy próbowali dalej. Ok, rozpoczęliśmy kolejny przejazd. Maszyna pracuje poprawnie. Możemy sobie wejść na okienko ustawień serwisowych. Spójrzmy, jak prosta jest diagnostyka maszyny. Tak jak omawialiśmy na początku, pierwszy punkt, sprawdzenie napięcia panującego w układzie 12,7 V, metering unit, sprawdzenie wszystkich czujników na aparatach wysiewających. Tak? Zacznijmy od pierwszego aparatu wysiewającego, jest to nasza pierwsza rolka. I tutaj możemy zaobserwować, jaki aktualnie jest pobór prądu na tej rolce, jakie są obroty, obroty podawane w hercach, czyli w częstotliwości. Ale najważniejszy dla nas jest punkt trzeci. Aktual i target. Mieliśmy jakiegoś kamienia? Co to jest za informacja? To jest informacja, z jaką prędkością kręci się silnik, z iloma obrotami na minutę i jakie są obroty rzeczywiste, a jakie są obroty przeliczone przez komputer. Czyli komputer nam przelicza, jaka wartość obrotów powinna być w tym momencie. Czujnik, encoder w tym wypadku, umieszczony na silniku, pokazuje nam, jaka jest aktualna fizyczna wartość. I tutaj mamy, że komputer wyliczył na ten moment, ta prędkość nam się waha, ponieważ prędkość nam troszeczkę skacze. Komputer wylicza, iż jest to 872, aktualnie mamy 878. Cały czas korygujemy. Koryguje moduł odpowiedzialny za utrzymanie prędkości silnika rolki wysiewającej, koryguje cały czas tą prędkość względem prędkości jazdy traktora. Następnie mamy tutaj wejścia i wyjścia, jak widzicie tutaj kontakt jest zwarty, otwarty, to są impulsy spływające z maszyny, z czujnika kontroli obrotów wałka rolki wysiewającej, czujnik poziomu ziarna, temperatura układu. Ok, druga rolka to samo,
Jak widzicie, tutaj prąd jest troszeczkę większy. Norma wysiewu jest większa, 180 kg. Z tego też powodu prąd, zapotrzebowanie na prąd będzie większe. Prędkość, podobnie jak w rolce zbożowej. Ok, Escape, Tramline moduł. I tutaj możemy zaobserwować, może się zatrzymamy. Delikatnie z lewą. Ok, area cutout. Jest to nasz czujnik, wyłącznik krańcowy umieszczony na ramię głębosza i on odpowiada za funkcję start-stop maszyny. Obecnie rama jest opuszczona w ziemi. Spróbujemy ramę podnieść. Zobaczcie, tutaj za chwilę zmieni nam się sygnał. Tak, jest informacja z czujnika, iż rama jest podniesiona do góry. Bardzo prosta diagnostyka tego czujnika. Fan 1, czyli nasz wentylator. Jak widzicie, jest podana prędkość. Prędkość też jest podana w hercach. Jest to 116 Hz. Ten czujnik jest cały czas otwarty. Dlaczego jest cały czas otwarty? Prędkość wentylatora w tym momencie to jest 3600 obrotów, 3500 obrotów na minutę. Ten czujnik po prostu nie zdąży, w wizualizacji tutaj ten czujnik nie zdąży się otwierać i zamykać, dlatego jest cały czas otwarty. Ale jeżeli chcemy przeprowadzać diagnostykę, na przykład na warsztacie, kręcimy wolniutko ręką, turbiną wentylatora i obserwujemy, czy styk się zamyka, otwiera. Speed, w tym momencie stoimy w miejscu, prędkość 0 km na godzinę. Czujniki, silniczki zamykania ścieżek technologicznych, w tym momencie są otwarte, nie pobierają prądu, możemy je zamknąć, będziemy obserwować, jak się zachowuje napięcie i prąd. To samo dotyczy czujników poziomu ziarna, level 1, level 2. Możemy za pomocą drugiej osoby poprosić ją, aby przysłoniła dłonią czujnik poziomu ziarna. W tym momencie powinno nam się tutaj pojawić napięcie w wartości 3 V. Wróciliśmy z pola. Próbę ustawienia maszyny w polu mamy już za sobą. Każdy z Was, otrzymując agregat Missouri ProTeal, otrzymuje taką oto instrukcję. Jest to Field Setup Guide. Jest to skrócona instrukcja obsługi, takie szybkie uruchomienie. Warto naprawdę zapoznać się z tą instrukcją, przestudiować ją dokładnie. To naprawdę pomaga. Pomaga bardzo w pierwszym uruchomieniu. Instrukcja jest bardzo prosta, informacje są bardzo czytelne, wszystkie wymiary są podane w tym oto dokumencie. Jest instrukcja obsługi, jest katalog części, jest szybka instrukcja pierwszego uruchomienia. Mówimy teraz troszeczkę po krótku schemat elektryczny maszyny i cały i układ elektryczny. Jakie mogą nam spotkać problemy. Zasadniczo 90% problemów występujących w układzie elektrycznym na tym agregacie, w palecie agregatów Missouri ProTeal, to są połączenia elektryczne. Jeżeli zaniedbamy o jakość styków wtyczki zasilającej, jeżeli pozostawimy tą wtyczkę na deszczu niezabezpieczoną, te styki będą korodować, jest to miedź, miedź oksyduje, za chwileczkę będzie w innym kolorze. Nie mamy dobrego kontaktu, mamy za niskie napięcie, spadek napięcia na maszynie, układ nie będzie pracował poprawnie. Cały blok sterujący maszyną znajduje się tutaj w klapie manometrów. Jak widzicie, mamy tutaj dwa czarne bloki. Te dwa czarne bloki noszą nazwę Motor Control Module. Odpowiadają za regulację prędkości obrotowej rolek wysiewających. Są dwa moduły, ponieważ mamy dwie rolki wysiewające. Każdy moduł odpowiada za jeden silnik. Moduły są opisane, który do czego należy. Połączenia są bardzo proste. Jeżeli mamy jakikolwiek problem z silnikiem elektrycznym, jeżeli mamy problem z prędkością, ta prędkość jest nierównomierna, musimy spojrzeć, skontrolować poprawność połączeń, tak samo czy nakrętki są dobrze dokręcone, czy nie mamy luźnych przewodów.
szary moduł, moduł AS1, jest to serce maszyny. Na tym module zapisywane są wszystkie ustawienia, wszystkie dane odnośnie pracy maszyny, szerokość maszyny, nasze współczynniki kalibracji, norma wysiewu. Następnie jest czarny moduł, jest to hydraulik moduł, moduł odpowiadający za wszystkie funkcje hydrauliczne na tej maszynie. Głównie jego zadaniem jest kontrola prędkości obrotowej wentylatora, czyli ta korekcja. Kolejną rzeczą jest moduł anteny GPS. Jeżeli mamy jakikolwiek problem, antena nie sygnalizuje nam prędkości, diagnostyka tej anteny jest bardzo prosta. Na module mamy dwie lampeczki. Lampeczka o nazwie GPS i druga lampeczka PWR, czyli zasilanie. Jeżeli cała rozpiska, cała tabelka kolorów jest umieszczona na obudowie tego modułu, GPS powinien się świecić na zielono, zasilanie powinno się świecić na czerwono. Jeżeli te dwa kolory, te dwie lampki świecą się w tych barwach, wszystko jest ok. Jeżeli coś jest nie tak, któraś z lampek świeci się w innym kolorze, mamy tutaj schemat, tak, możemy mieć brak zasilania, a może to być problem z sygnałem GPS. Wszystkie czujniki połączone są wtyczkami, każda z wtyczek jest opisana. Jak tutaj widzicie, jedna z wtyczek opisana FAN1, czyli to jest czujnik prędkości obrotowej wentylatora. Tak. Następna z wtyczek, mamy tutaj trochę area cut-out. Dla przykładu jest to nasz wyłącznik krańcowy odpowiadający za sygnał start-stop maszyny, umieszczony na ramie głęboszą. Takie oznaczenia posiada każda jedna z wtyczek. Układ hydrauliczny agregatów Missouri ProTeal jest tak samo prosty jak układ hydrauliczny. Na początku podłączaliśmy węże hydrauliczne, dzieliliśmy je na sekcje. Podobnie zbudowany jest cały układ. Każda linia, każdego koloru to jest osobny układ hydrauliczny na maszynie. Dla przykładu, linia niebieska. Linia niebieska doprowadzana jest bezpośrednio do zaworu. Zawór umieszczony jest na ramie głównej. W tylnej jej części doprowadzone jest zasilanie. Jak wiecie, niebieska linia odpowiada za podnoszenie i opuszczanie maszyny. Podnoszenie i opuszczanie agregatu Missouri ProTeal jest podzielone na etapy. Tak? Pierwsze podnosimy ramę głębosza, następnie wciskając rama głębosza, wciska ten oto wyłącznik krańcowy umieszczony z kolei na prawej stronie. Należy pamiętać, że z prawej strony pod drabinką wyłącznik krańcowy odpowiedzialny jest za sekwencję podnoszenia ramy głębosza i ramy wysiewającej. Z kolei z lewej strony jest to start-stop maszyny. Rama głębosza unosząc się wciska wyłącznik krańcowy. Wyłącznik krańcowy zwalnia nam zawór hydrauliczny. Automatycznie następuje przekierowanie strumienia oleju na siłowniki podnoszenia tylnej ramy wysiewającej. Wszystko zilustrowane jest na schemacie hydraulicznym. Schemat hydrauliczny zamieszczony jest w każdej instrukcji obsługi oraz w każdym katalogu części. Następna linia, linia koloru czerwonego, odpowiedzialna za wentylator, za obroty wentylatora. Strumień oleju zasilającego z traktora podawany jest bezpośrednio na silnik hydrauliczny umieszczony na wentylatorze. Jak widzicie, do silnika hydraulicznego dochodzą węże hydrauliczne oznaczone czerwonym kolorem, czy o czerwoną opaską. Tak, taka opaska czy koloru czerwonego znajduje się też z przodu na wtyczkach. Wtyczki są koloru czerwonego, mają dodatkowo opaski. Czyli tutaj mamy nasze zasilanie. Cały układ odpowiadający za sterowanie tym silnikiem hydraulicznym znajduje się w jego wnętrzu. Oszczędzamy tym samym mnóstwo części dodatkowych elementów hydraulicznych. Wszystkie dodatkowe elementy powodują grzanie się oleju, które jest nam naprawdę zbyteczne. Zasilanie poprowadzone bezpośrednio do silnika hydraulicznego. Wyjście silnika hydraulicznego podłączone jest bezpośrednio do chłodnicy olejowej umieszczonej na korpusie wentylatora. Z kolei wyjście z chłodnicy prowadzone jest bezpośrednio do wolnego spływu w traktorze, tak aby ten olej swobodnie nam spływał. Dodatkowo
wąż podłączony do kanału przeciekowego, tak zwany drenaż, podłączony jest także do listwy wolnych spływów. Jeżeli mamy jakiekolwiek problemy z wentylatorem, praca wentylatora jest nierównomierna, obroty nam falują. Dwa rozwiązania, dwa problemy. Problem pierwszy, nierównomierny wydatek pompy w traktorze. Drugi wariant, druga możliwość, problem z czujnikiem. Z czujnikiem, czujnik źle szczytuje prędkość, dlatego też zawór odpowiadający za regulację prędkości nieodpowiednio reguluje prędkością. Nieodpowiednio otwiera i zamyka przepływ oleju. Kolejną linią hydrauliczną jest linia koloru żółtego. Kolor żółty odpowiada za składanie, rozkładanie maszyny w pozycję transportową lub roboczą. Podobnie jak poprzednio, strumień oleju prowadzony z traktora poprzez linię żółtą doprowadzony jest do zaworu. Zawór umieszczony jest z lewej strony maszyny, na wewnętrznej części ramy głównej. Znajduje się oto w tym miejscu, tutaj. I jak widzicie na schemacie hydraulicznym, jedna linia odpowiada, jedno wyjście z zaworu odpowiada za składanie, rozkładanie ramy głębosza i ramy siewnej. Następnie wciskając przycisk umieszczony na ramie, na zbiorniku, na klapie manometrów, aktywujemy zawór, który przełącza nam wyjście oleju hydraulicznego z zaworu na siłowniki składania ramy kół i ramy dysków zewnętrznych. Ciśnienie oleju na siłownikach umieszczonych na ramie przedniego głębosza i na ramie wysiewającej zasilane jest z linii fioletowej. Linia fioletowa prowadzi strumień oleju bezpośrednio do dwóch zaworów regulujących ciśnienie oleju. Ten od przedniej ramy i ten od tylnej ramy. Wyjście z każdego z zaworów doprowadzane jest do każdej z ram, bezpośrednio do siłowników. Dodatkowo poprzez trójnik podłączony jest na wyjściu, poprzez trójnik podłączony jest manometr. Tak? W zależności od tego, który to jest zawór, czy to jest zawór tylnej ramy wysiewającej, czy przedniego głębosza, podłączony jest do zaworu. Zawór jest dosyć ciekawy. Wszyscy pytają, dlaczego nie akumulatory hydrauliczne, dlaczego nie tak, dlaczego nie poszliśmy w tym kierunku. Ten zawór jest bardzo fajny, jak mówiłem na początku, bardzo ważna jest tutaj ta praca łapy, głębosza, żeby one nam się nie zamykały, nie otwierały podczas pracy. Tymi zaworami możemy tak regulować, iż one nam się nie zamykają. Każdy jeden pik, który jest, to jest zwolnienie oleju do traktora z powrotem i nabicie automatycznie ciśnienia oleju z tej fioletowej linii. Czyli bardzo fajnie zastępuje nam to akumulator hydrauliczny. Nie uzyskalibyśmy tego stosując akumulatory. Pozostały nam do omówienia dwie linie wyjść hydraulicznych. Pierwsza z nich to linia koloru czarnego, która odpowiada za regulację głębokości pracy dysków frontowych, zewnętrznych. Tak? Linia czarna podłączona jest bezpośrednio do siłownika umieszczonego centralnie na ramię, czyli w momencie podania ciśnienia w jedną stronę wciągamy lub wypychamy siłownik, co skutkuje podnoszeniem lub opuszczeniem nam ramy dysków. Ostatnia linia, linia koloru zielonego. Nie używaliśmy tej linii, ponieważ korzystaliśmy z GPS-a. Odpowiedzialna jest za sterowanie znacznikami. Tak, znaczniki są na wyposażeniu standardowym w naszych agregatach. Jeżeli ktoś nie dysponuje GPS-em na traktorze, może pracować na nie. Linia zielona podłączona jest bezpośrednio do zaworu logicznego. Zawór logiczny znajduje się na głowicy rozprowadzającej ziarno. Jest on umieszczony w tym miejscu. I tak jak mówiłem poprzednio, podanie ciśnienia oleju w jedną stronę powoduje uruchomienie się znacznika lewego. Podanie oleju w drugą stronę, czyli w drugie wyjście, powoduje uruchomienie znacznika prawego. Na maszynie znajduje się układ centralnego smarowania. Jeżeli chodzi o diagnostykę tego układu, jest ona bardzo prosta. Jeżeli spojrzycie na samą pompę dozownika,
Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to dwa wystające przewody z dwoma elementami. Co to są za elementy? To są elementy smarujące. My podzieliliśmy tutaj montaż układu centralnego smarowania na dwie części. Pierwsza część, ta z prawej strony, odpowiada za smarowanie agregatu maszyny, tak? Czyli dyski zewnętrzne, rama głębosza, rama kół, wahacze, rama główna. Druga nitka, drugi odczep, odpowiedzialny jest za smarowanie ramy siewnej. Dlaczego tak? Jeżeli zmieniamy konfigurację maszyny, jeżeli do maszyny dołączamy ramę Exact, Mursori Exact, mamy możliwość bardzo szybkiego montażu na niej centralnego smarowania. Uzupełnienie pompy centralnego smarowania jest bardzo proste. Do każdej maszyny dołączana jest pompa ręczna do napełniania smaru. Jak to zrobić? Zdejmujemy, odkręcamy nakrętkę. Umieszczamy pompę wcześniej napełnioną smarem. Montujemy i napełniamy. Po zabiegu. Nie musimy zdejmować dekielka z góry, nie musimy obawiać się, że zabrudzimy smar. Zabrudzony smar to są późniejsze problemy. Wszystko jest sterylne, układ będzie pracował. Jak spojrzycie na dół pompy smarującej, mamy tutaj takie okienko. W okienku są dwa pokrętła. Do czego one służą? Do ustawiania cykli i interwałów czasowych smarowania. Jeżeli chcemy zwiększyć częstotliwość smarowania, zwiększyć czas tego smarowania, mamy tutaj dwa pokrętła, które służą do tej regulacji. Jeżeli w układzie będzie problem z zablokowanym którymś elementem smarowanym, nie musimy się przejmować, automatycznie będziemy o tym poinformowani. Jak? W jaki sposób? Na aparacie smarującym, na jego zewnętrznej części, tutaj z góry, pojawi nam się smar. Jeżeli tutaj pojawi nam się smar, jest to informacja dla użytkownika, iż coś z układem smarowania jest nie tak, nie pracuje on poprawnie. Dana sekcja nie jest w tym momencie smarowana. Jak zdiagnozować? Gdzie? Spojrzycie, mnóstwo wężyków. No i gdzie to może być? Projektując ten układ, stwierdziliśmy, że musi być bardzo prosty i bardzo szybki w diagnostyce. Dlatego jak spojrzycie na maszynie, umieszczonych jest 13 takich bloczków. One są różnego gabarytu, jedne są większe, drugie są mniejsze. Dlaczego one służą? Jest główny blok zasilający te wszystkie bloczki. Z tych pojedynczych bloczków rozprowadzone są wężyki, maszyna jest podzielona na sekcje. Czyli w momencie pojawienia się tutaj informacji, że coś nie jest smarowane, diagnostyka jest bardzo prosta. Z pojedynczych bloczków wykręcamy linię zasilającą, podłączamy do niej naszą pompę z manometrem i patrzymy, jakie występują ciśnienia. Jeżeli występuje nagły wzrost ciśnienia, jest to informacja, że któryś z kilku wyjść jest zablokowany. Nie musimy szukać po całej maszynie, mamy tylko wyznaczony obszar 8 czy 9 stworzni lub punktów smarnych. Mam nadzieję, że ten film pomoże Wam optymalnie przygotować maszynę do pracy. Dziękuję ślicznie za uwagę. Myślę, że nasze spotkanie to nie jest ostatnie spotkanie. Spotkamy się na pewno jeszcze kilka razy w następnych seriach filmów. Dziękuję ślicznie.